Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Adama Leszczyńskiego zatytułowanej Ludowa Historia Polski Czyta Wojtek Chorąży. Rozdział pierwszy. Dwa narody. Mity o panowaniu i niewoli. 1. Bydlęta Latem 1783 roku... Pisarz, poeta i podróżnik Kajetan Węgierski 1756-1787 wyruszył z Europy w podróż do kolonii francuskich na Karaibach. Na statek, do ciasnej, siedmiosobowej kabiny, która nie zapewniała żadnej prywatności w czasie wielotygodniowej wyprawy, zabrał ze sobą lokaja Ryszarda. W drodze pisał dziennik w formie listów, które wysyłał do pozostawionej w Paryżu. Ukochanej Julii. Dwudziestosiedmioletni wówczas polski szlachcic miał już za sobą wiele przygód. W Polsce zdobył doskonałe wykształcenie w kolegium nobilium i zaczął karierę jako kancelista w Radzie Nieustającej, zalążku nowoczesnej publicznej administracji działającym w schyłkowych latach Rzeczypospolitej. Ostrym piórem pamflecisty naraził się jednak wysoko postawionym osobom. Trafił za to do wieży, w której przesiedział razem ze swoim wydawcą rok i sześć tygodni. Twój dowcip wierszopiski już na śmierć sądzony, przestrzegał węgierskiego starszy o dwie dekady i rozsądniejszy kolega po piórze Stanisław Trębecki, zachęcając go, aby mimo wszystko został w kraju. Węgierski poszedł jednak po rozum do głowy, wyjechał z Polski i wyruszył w podróż po Europie. Jego listy zdradzają osobowość sentymentalną w sposób ocierający się o czułostkowość, zgodnie z duchem epoki, a także wrażliwą na piękno przyrody. Okazywał również niekiedy współczucie wobec ludzkiego cierpienia. 12 czerwca 1783 roku. Węgierski, w liście pisanym ze statku, wysyłał je partiami, kiedy nadarzała się okazja, długo zachwycał się pięknem chmur i księżyca, które oglądał z pokładu. Zdawało mi się, że czytam Ariosta albo gonie Pindara w jego uniesieniach, dzielił się wrażeniami z ukochaną. Niepodobna widzieć coś podobnego w naszych miastach, ani nawet w naszych wsiach europejskich, dodawał. Lekkie chmury tworzyły tysiące przyjemnych obrazów. Tu się widziało łąki pokryte stadami, tam skały otoczone drzewami, dalej lew majestatycznie leżący, szarlatan każący tańczyć małpie, bachantki z rozpuszczonymi włosami. Podróż nużyła jednak lokaja Ryszarda, być może to, a być może, jak zgadywał węgierski, słońce padające w południe pionowo na głowy podróżników, rozpaliło jego głowę tak, że uchybiał mi ciągłymi niegrzecznościami. Węgierski rozkazał, więc, byłem zmuszony, zakuć go w kajdany. Posunął swoją głupotę do tego stopnia, że rozbił kłódkę i udawał buntującego się. Z tej przyczyny los jego pogorszył się. A ja jestem zmuszony, usługiwać sobie pomimo woli. Możliwe, że Ryszard mścił się potem na panu. Szlachcic narzekał, że lokaj zaciął go przy goleniu i był ostentacyjnie niedbały. Węgierski wylądował na Martynice 26 czerwca 1783 roku. Bawił się doskonale, odwiedzając plantacje i obserwując miejscowe życie towarzyskie. W przerwach pomiędzy zachwytami nad przyrodą, a westchnieniami do kochanki, serce i dusza mojej drogiej Julii są większymi skarbami mojej duszy niż dochody obu Indii. Z zainteresowaniem obserwował czarnych niewolników oraz ich relacje z właścicielami. Pewnego dnia w porcie przyglądał się wyładunkowi niewolników, przywiezionych właśnie z Senegalu do pracy na plantacjach. Notował. Wysadzono tych nieszczęśliwych w naszej obecności. Wszyscy oni są ludźmi bardzo pięknymi i w kwiecie wieku. Wydali mi się bardzo weseli i zadowoleni. Rzeczywiście, natura ludzka jest zanadto niekonsekwentną. Polak został później zaproszony na posiadłość pewnego plantatora. Ma majątek i dobrze nam u niego pisał. Jest łagodnym i ludzkim w postępowaniu ze swymi murzynami i zdaje się być od nich kochanym. Jako bystry obserwator, węgierski odnotował jednak, że za troską o dobrostan niewolników krył się ekonomiczny interes. Ze wszystkiego tego, co już widziałem i słyszałem, wydaje się on człowiekiem ludzkim i że uważa te istoty za niezupełnie sobie równe, bo to jest tutaj niepodobne. Ale za drogocenne zwierzęta, o które ma staranie i których zachowanie jest dla niego ważne. To też jest on wynagrodzony za te względy. Jego stado pomnaża się. Urodzenia zastępują śmierci i uwalniają go od kupowania nowych niewolników, co jest znaczną oszczędnością. Inni mieszkańcy wyspy tracą ich co roku siódmą część, a w Saint-Domingue dziesiątą. W innym liście węgierski opisywał, jak ta troska wygląda w praktyce, na przykładzie rozdawania jedzenia murzynom. Ludzie plantatora kładli jedzenie na platformie, cztery kwarty mąki z manioku, dwa funty mięsa na tydzień i trąbili, żeby zwołać niewolników. Wtedy zbiegała się gromada i porywała nędzne pożywienie. Węgierski nie widział w tym nic nadzwyczajnego. To by ich więcej zbliżyło do zwierząt, do których już stylu względów są podobni, komentował. Przypadki samobójstw niewolników nie skłoniły podróżnika z Polski do refleksji, nie rozumiał, dlaczego odbierali sobie życie. I zupełnie na serio podejrzewał, że ze złośliwości wobec właścicieli. Niewolnik pewnego bednarza, wart dwanaście tysięcy franków. Tyle, co sześciu nowo przywiezionych z Afryki, pewnego razu zamordował dwóch towarzyszy i przeciął sobie gardło. Wyłącznie, aby zrobić psikusa swemu panu, komentował węgierski z niesmakiem. Zauważył jednak, że niewolnicy wprawdzie przypominają zwierzęta, ale część z nich zdolna jest do wyższych uczuć. Świadczącą o tym sytuację, dostrzegł pewnego dnia na targu niewolników. Zaintrygował go porządek tej instytucji, pozbawiony wstydu. Wszyscy sprzedawani murzyni byli zupełnie nadzy, wystawieni na wzrok białych kreolów i kreolek, którzy z uwagą oglądali ich genitalia. Taka matrona szanowna idzie badać z okularami na nosie, aż do części najbardziej ukrytych, czy murzyni, których mają kupić, nie mają braków, które by im przeszkadzały pracować pisał Węgierski. Rozbawiło to polskiego szlachcica niepomiernie i doprowadziło prawie do skonania ze śmiechu. Pewna stara panna, opatrzywszy, wykręciwszy i obmacawszy wielkiego i pięknego murzyna, który był całkiem nagi, kupiła go za tysiąc siedemset franków, i w tym samym czasie pewien krajowiec nabył za mniejszą sumę dość ładną murzynkę. Kochankę czy żonę tego, którego owa panna przed chwilą kupiła. Nabywcy uprowadzili każdy swoje bydle, gdy kochankowie, spostrzegłszy, że ich rozłączają, zaczęli wydawać głośne krzyki i straszne wycia. Mężczyzna pobiegł uściskać swoją kochankę i trzymał ją tak mocno przyciśniętą, że nie mogli jej od niego oderwać, pomimo wysiłków, jakie czyniono. Lecz w końcu ulegając rozpaczy, Cisnął sobą o słup i byłby sobie rozbił głowę, gdyby nie złagodzono ciosu, wstrzymując go za ramiona. Ostatecznie poruszeni świadectwem uczuć widzowie namówili starą pannę, aby odstąpiła niewolnika drugiemu kupcowi, co z widoczną niechęcią zrobiła. Węgierski nie wiedział, czy bydle przeżyło mimo ran, które sobie zadało. Te wszystkie obserwacje skłoniły Polaka do refleksji nad naturą niewoli w ogóle, w tym poddaństwa chłopskiego w Polsce. Niewola, zauważał filozoficznie węgierski, jest nieuniknionym stanem człowieka. Nawet narody najbardziej ogładzone i najłagodniejsze nie mogły się obejść bez niewolników, pisał. Myślałem bardzo długo o tym zadziwiającym wybryku natury, który umyślnie stworzył rodzaj ludzi, aby go uczynić niewolnikiem innych. Nie po raz pierwszy ta głębokość jej dróg jest niedościgniętą dla naszego pojęcia. Jaka jest zresztą, rozważał węgierski, różnica pomiędzy „murzynem” a panem francuskim, którego kaprys króla lub ministra mogą wtrącić do lochu? W porównaniu z takim życiowym dramatem, niewolnik może co najwyżej dostać parę razy batem, pisał szlachcic zupełnie na poważnie, bez ironii. Wydawał się nie dostrzegać widocznej słabości tej retorycznej figury, panowie jednak większość życia spędzali w pałacach. Niewolnicy, jak dowodził węgierski, nie znajdują się przy tym w gorszym położeniu od naszych chłopów, a być może nawet są w lepszym. Murzyn jest zawsze pewny, że ma chleb, aby żył, i płótno, aby się ubrał. Urzędnicy podatkowi nie przychodzą zabierać jego sprzętów ani jego pługa. Istnienie jego dzieci jest równie zapewnione jak jego samego. Ma on pewność, że jeżeli ich los nie będzie lepszym, to nie będzie gorszym od losu ich ojca. Nie ma chłopa, który by pracował mniej od Murzyna, a są z pewnością tacy, którzy umierają z głodu lub się oddają najstraszniejszej rozpaczy, widząc swoje mienie porwane przez urzędników podatkowych, albo swoje domy zniszczone przez jakąś naturalną plagę. Czy są oni zresztą wolniejszymi niż murzyni? Ci ostatni zależą od jednego tylko pana tamci są igraszką tysiąca tyranów. Czy za nic macie przykrości, jakie nastręczają im procesy prześladowania, ostrość klimatu, w których mieszkają i tysiące innych niedogodności, które sprowadza własność? O trudny los ludzi poddanych, w tym polskich chłopów, możemy, według węgierskiego, co najwyżej mieć pretensje do przyrody, która stworzyła istoty dość ciemne, aby schylić głowę pod jarzmem. I sprzedać się za cenę złota. 2. O czym jest ta książka? Historia wyzysku i oporu, mitologia panowania. Do tego, czy los polskich chłopów rzeczywiście był gorszy czy lepszy od losu niewolników na plantacjach, i na ile w ogóle go można porównać, wypadnie nam jeszcze wrócić w rozdziale czwartym. Na razie zauważmy, że węgierski nie był jedynym autorem, który doszedł do podobnego wniosku. W XVIII wieku o polskich poddanych jako niewolnikach pisali zarówno przeciwnicy pańszczyzny, jak i obrońcy tej instytucji. Rozważania węgierskiego o naturze niewolnictwa i niewolnika są dobrym wprowadzeniem do tematu tej książki, która poświęcona jest trzem głównym zagadnieniom. Pierwsze z nich to historia mechanizmu wyzysku w Polsce. Wyzysk jest słowem emocjonalnie obciążonym i wartościującym, ale pozwolimy sobie na nie tutaj, tym bardziej, że ono samo, albo jego odpowiedniki bywało używane przez współczesnych i pojawia się nierzadko w źródłach. Autor jest przeciwnikiem poglądu, który głosi, że historyk musi używać języka wypranego z emocji. Gdybyśmy mieli jednak użyć języka nauk społecznych, to cel tej książki brzmiałby tak. Będzie to historia tego, ile wartości dodatkowej przejmowały elity naszego kraju i za pomocą jakich instytucji społecznych to robiły, jakim ewolucjom te instytucje podlegały i wreszcie, w czym przypominały one bardziej instytucje stosowane w krajach zachodu. A na ile były peryferyjne i swoiste dla nas? Panowanie nad innymi oczywiście domaga się uzasadnienia, i to ono jest drugim przedmiotem tej książki. Częściowo dostarczała go mitologia o niej powiemy więcej w tym rozdziale, ale też będziemy wracać do niej w następnych, a w części rozmaite polityczne i ekonomiczne racjonalizacje. Wytwarzały je przede wszystkim elity, tłumacząc w ten sposób własną pozycję oraz podległy status chłopów czy robotników. Jest więc to także książka o uzasadnieniach panowania i niewoli. Uzasadnienia te oczywiście kontestowano i zmieniały się wraz z upływem stuleci. Pierwotnie były, i to jeszcze do XIX wieku, wpisane albo w porządek religijny, Albo w mitologię etnogenetyczną. Wielu autorów sądziło, że szlachta i chłopi mieli wręcz pochodzić od innych ludów, a niektórzy, i to w XX wieku, że należą wręcz do innej genetycznie rasy. W XX wieku rządząca drugą RP inteligencja urzędnicza uzasadniała swoją dominującą rolę koniecznością obrony dobra wspólnego, którym było odzyskane państwo polskie. To samo państwo dla wielu chłopów czy przedstawicieli proletariatu z miast o mniejszościach narodowych nie wspominając, było jednak państwem opresyjnym, nie mniej niż państwa zaborcze. Później PRL bezlitośnie eksploatowała robotników, w imieniu których, jak głosiła ideologia, Partia Komunistyczna sprawowała władzę. Wreszcie trzecia RP. Budując demokrację, skazała równocześnie wielkoprzemysłową klasę robotniczą na społeczną i materialną degradację, znów ostentacyjnie w imię ogólnonarodowego interesu. Jest to więc również książka o polskiej dialektyce panowania i niewoli, ewolucji kolejnych uzasadnień dla społeczno-ekonomicznego podporządkowania ludu elitom, definicję ludu. Czytelnik znajdzie w eseju metodologicznym na końcu książki. Po trzecie, wreszcie, jest to historia oporu wobec władzy oporu nieskierowanego przeciwko obcemu etnicznie okupantowi, ale przeciwko społecznemu porządkowi. Mieliśmy więc w naszych dziejach liczne ludowe bunty, protesty i strajki, często pozornie nieracjonalne, niekiedy bardzo okrutne. Polscy chłopi mogli podpalić dwór, który w podręcznikowej opowieści był ostoją polskości i często to robili. W czasach drugiej RP zdarzało im się walczyć z własną narodową policją, często krwawo. Opór przybierał jednak częściej formy bierne sabotażu w pracy, korupcji i kumoterstwa, pomagającego jej uniknąć. Wszystkie te akty w opowieściach obserwatorów czy historyków należących do wykształconej elity mogły i zazwyczaj były wydawać się niezrozumiałe, odrażające w swojej brutalności i bezzasadne, albo nawet wyrządzające szkody narodowemu interesowi. Autor tej książki zawsze stoi po stronie słabszych i stara się im oddać głos. Źródła bardzo często to utrudniają, ponieważ zostały wytworzone przez elity i przedstawiają wydarzenia z jej perspektywy. To zresztą naturalne. Źródła historyczne zazwyczaj są wytwarzane przez społeczne elity. Jesteśmy jednak na nie skazani. Na początku XX wieku tak ujmował tę jednostronność źródeł historyk Marceli Handelsman, 1882. 1945 Nikt dzisiaj, badając stosunki robotnicze, nie zatrzymuje się tylko na danych, jakie udzielają fabrykanci, ponieważ doskonale rozumie, że subiektywizm, jeżeli nie wprost fałszowanie, musi zabarwiać wszelkie ich sprawozdania. Uczciwy badacz musi wysłuchać stron obu. Zupełnie to samo dotyczy stosunków historycznych. Tymczasem jesteśmy w dziedzinie historii chłopów, przeważnie w położeniu owego badacza stosunków ekonomicznych współczesnych, któremu pozostawiono tylko możność korzystania ze sprawozdań fabrycznych. To też nic dziwnego, że oświetlenie jest zawsze jednostronne, dla panów bardzo przychylne. Źródła, na których oparta jest ta książka, wymagały więc często odczytania na nowo w sposób, który odsłaniałby ukryte w nich opowieści o mechanizmach władzy. Zadaniem ludowej historii Polski jest oddanie sprawiedliwości tym, którymi rządzono, a nie powtarzanie tego, co zostało napisane w setkach podręczników. Tych, którzy uważają, że takie stanowisko pozostaje nie do pogodzenia z wymaganą wobec historyka bezstronnością i rzetelnością, zapraszam do lektury eseju metodologicznego, który znajduje się na końcu książki. Na końcu, ponieważ zagadnienia warsztatowe nie muszą interesować wszystkich czytelników. Nie ma jednak nic przypadkowego, zarówno w sposobie napisania tej książki, wyborze jej przedmiotu, jak i użytym w niej języku. Wynikają one z namysłu nad stanem i ewolucją nauki historycznej za granicą i w Polsce. Jak zauważy każdy czytelnik książek historycznych, ludowa historia Polski zrywa też świadomie z różnymi konwencjami przedstawiania dziejów naszego kraju. Często są to konwencje, do których przyzwyczaja się czytelnika od czasów szkolnych, tak skostniałe i ugruntowane w tradycji, że nikt nie poświęca im chwili namysłu. Nie znajdziemy tu więc na przykład Tradycyjnego podziału dziejów ojczystych na okresy, w których wydarzenia polityczne, takie jak upadek I Rzeczypospolitej, stanowią przełomowe punkty opowieści. W tej książce, na przykład, cały okres odchodzenia od pańszczyzny, od połowy XVIII wieku do 1864 roku, został potraktowany jako całość, chociaż obejmował rozbiory, liczne wojny i powstania narodowe. Podobnie jako jeden okres historyczny, zostało potraktowane pierwsze polskie doświadczenie z peryferyjnym kapitalizmem osiem dekad od 1864 roku do 1944 roku, chociaż przypadły na ten okres odzyskanie przez Polskę niepodległości i dwie wojny światowe. Podział taki ma uzasadnienie, chociaż zapewne niektórych czytelników Zaskoczy. 3. Przekleństwo Hama. Historia Polski zaczyna się od legendy. I tu wypada zacząć od legendy. Nie o Lechu, ale o Panowaniu i Niewoli. Miejsca przypisane Panom i Poddanym trzeba było uzasadnić. Służył temu mit. W sławnym fragmencie pierwszej księgi polityki. Arystoteles porównuje relacje pana i niewolnika do naturalnej relacji mężczyzny i kobiety, którzy muszą się łączyć w celu płodzenia, powodowani naturalnym popędem. Filozof pisał. Tak samo zdani są na siebie dla swego zachowania ten, kto włada z natury, i ten, kto mu jest poddany. Ta bowiem istota, która dzięki rozumowi zdoła przewidywać, Rządzi z natury i rozkazuje z natury. Ta zaś, co potrafi tylko zlecenia te wykonywać za pomocą sił cielesnych, jest poddana i z natury niewolna. To też interesy pana i niewolnika są zbieżne. U ludzi ubogich, dodawał Arystoteles, wół zastępuje niewolnika. I ta uwaga. Dobrze pokazywała miejsce niewolnika w ogólnym porządku świata. Podległość stanowiła dla filozofa element naturalnego porządku. Miała źródło w tym, że nie wszyscy ludzie potrafią postępować rozumnie i przewidywać. Doktryna chrześcijańska uzasadniała niewolnictwo, odwołując się do bardziej wyrafinowanych argumentów. Niewolnik był według niej naturalnie człowiekiem, chociaż, jak twierdził święty Augustyn, człowiekiem, którego podległy status pozostawał konsekwencją grzechu popełnionego przez przodków. Bóg, przypominał doktor i ojciec kościoła, stworzył człowieka wolnym. Pierwsi ludzie panowali tylko nad nierozumnymi stworzeniami. Święty Augustyn wywodził: Stan niewolniczy. Uważa się za prawnie należny grzesznikowi. Dlatego też nigdzie w Piśmie Świętym nie czytamy o słudze, dopóki Noe nie użył tej nazwy na skaranie grzechu syna swego. Grzech więc zasłużył sobie na to imię. Nie natura je utworzyła. Biblijna historia Noego i jego synów jako praź źródło niewoli została u Augustyna wspomniana, ale nie była jeszcze rozwinięta. Święty pochodzenie łacińskiego słowa poddany servus wywodzi od czasownika zachować servare, którego używa się mówiąc na przykład o zachowaniu przy życiu jeńców w czasie bitwy. Źródłem niewoli jest zawsze grzech, dodaje Augustyn. Tłumacząc to jednak w niezbyt przekonujący sposób: Jeśli do niewoli, na wojnie, o pokoju nie ma mowy, dostają się ludzie walczący w złej sprawie, wtedy wszystko jest jasne. Zostają ukarani za grzech zgodnie z boskim planem. Jeśli jednak zwycięstwo się złym przydarzy, to i w nim jest boski plan: poniżenie zwyciężonych służy ich poprawie bądź ukaraniu. A to się nie inaczej dzieje, jeno z wyroku Boga, u którego nie masz nieprawości i który wie, jakie ma komu kary naznaczać, stosownie do winy grzeszących. Krótko mówiąc, niewolnictwo, nawet jeśli wydaje się krzywdzące i niesprawiedliwe, jest zawsze zgodne z boskim planem. Dla niewolników, którzy usłyszeli, że w niewolę popadli zgodnie z boskim zamiarem, Święty doktor Kościoła ma jednak kilka słów otuchy. Po pierwsze, pociesza Augustyn, lepiej służyć drugiemu człowiekowi niż własnej porządliwości, która z najdzikszym tyraństwem pustoszy ludzkie dusze. Z dwojga złego lepiej więc być cnotliwym niewolnikiem niż pozornie wolnym więźniem własnych grzesznych pożądań. Niewolnik musi też wiedzieć, że co prawda człowiek jest wolny z natury i nikt nie powinien być sługą drugiego człowieka, ale przyrodzony porządek też jest boskim dziełem. Los niewolnika to więc pokorne posłuszeństwo. W ostatecznym rachunku, u kresu świata, wszyscy i tak będą wolni. Perspektywa zbawienia musi i powinna więc wystarczyć. Przesłanie Augustyna było więc naprawdę wezwaniem do posłuszeństwa w pokornym oczekiwaniu na zbawienie. Pisał: Przeto apostoł upomina sługi, aby poddani byli panom swoim i aby im szczerze z dobrej woli służyli. Mianowicie, gdy nie mogą być przez panów wolnością obdarzeni, aby sami swoje niewolnictwo wolnym niejako uczynili służąc nie w pełnym wybiegu w strachu, lecz ze szczerą życzliwością, dopóki nie minie na świecie wszelka nieprawość i nie będzie zniesione wszelkie panowanie i władza ludzka, a Bóg będzie wszystkim we wszystkich. U Augustyna nie zostało jeszcze wypowiedziane wprost uzasadnienie niewoli, które powraca u późniejszych średniowiecznych autorów. W tym u biskupa Wien, świętego Awita, Około 440-520, urodzonego niemal dokładnie w tym samym czasie, kiedy Augustyn umierał w obleganej przez Wandalów Hipponie. Według najbardziej popularnego w średniowieczu wytłumaczenia, które znajdujemy między innymi właśnie u Avita, niewola była po prostu karą wymierzoną przez Boga potomkom Hama, syna Noego. Przypomnijmy, jak opowiada tę historię Księga Rodzaju. Noe był rolnikiem i to on pierwszy zasadził winnice. Gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. Ham, ojciec kanaanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy sem i jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, Weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca. Twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą swych braci. A potem dodał: Niech będzie błogosławiony Pan Bóg Sema. Niech Kanaan będzie sługą Sema. Niech Bóg da i Iafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie mu sługą. O tym fragmencie Augustyn mówi znacząco: Wszystko, co tam się działo i spisane jest, pełne jest znaczenia proroczego i zasłonami okryte. W średniowiecznych i wczesno-nowożytnych katechizmach zagadnienie zostało sprowadzone do prostego pytania i odpowiedzi. Skąd pochodzą sługi? Unde sunt servi, na co uczeń przyswajający prawdy wiary odpowiadał po prostu od chama, de kam. Podobne dialogi pojawiały się w tekstach francuskich, angielskich i niemieckich. Około tysiącsetnego roku mnich i teolog honoriusz z Uthon około 1080-1154 nadał biblijnemu uzasadnieniu niewoli nową i trwałą formę. Według niego świat dzielił się na trzy rodzaje ludzi wolnych, wywodzących się od Sema, rycerzy i szlachtę potomków jafeta oraz niewolników dzieci Hama. W popularnym w średniowieczu traktacie *Imago Mundi* teolog ujął to bardzo lapidarnie. Tego czasu podzielony został rodzaj ludzki na trzy części: wolnych, wojowników i niewolników. Wolni od Sema, wojownicy od Jafeta, słudzy od Hama. Ten podział tak zakorzenił się w średniowiecznej wyobraźni, że został zilustrowany na jednym z witraży w katedrze Notre Dame w Paryżu. Od XII wieku powraca on także u innych średniowiecznych autorów. To genealogiczno-biblijne wyjaśnienie panującego porządku społecznego było tak pociągające, że przywoływano je chętniej, od na przykład skomplikowanych teologicznych wywodów świętego Tomasza który nawiązując do Arystotelesa pisał o naturalnym pochodzeniu zasad podległości i panowania. Chociaż Biblia właściwie nic nie mówi o losach Hama, wyobraźnia średniowiecznych autorów mnożyła opowieści o jego skażonej naturze. Jan Kasjan, około 360 do około 435, rówieśnik i polemista świętego Augustyna, opowiadał, że Ham jeszcze przed potopem wyrzezał magiczne szatańskie inskrypcje na metalu i kamieniu. I w ten sposób zachował ślady skazanego przez Boga na zagładę świata sprzed potopu, łącznie z przynależnym im zepsuciem. Według innych autorów, Ham miał zgrzeszyć jeszcze podczas pobytu na Arce. Nie mógł na niej powściągnąć swoich cielesnych rządzy, a syn Hama Kanaan został spłodzony w czasie świętokradczego aktu płciowego odbytego na pokładzie. Przekleństwo ojcowskie miało charakter religijnego aktu. Wyrok Noego miał pieczęć Boga. Na Zachodzie przekleństwo Hama służyło przede wszystkim uzasadnianiu istnienia niewolnictwa, a przy tym także bezwzględnego traktowania czarnych niewolników. Pisali o tym chętnie autorzy angielscy, hiszpańscy i francuscy w wiekach XVI i XVII. Skutki przekleństwa były widoczne dla każdego. Tłumaczyło ono domniemane lenistwo Afrykanów, prymitywizm, który im przypisywano, rozpasaną rzekomo seksualność, a nawet wygląd fizyczny, grube wargi, płaskie nosy, gęste kręcone włosy oraz nadzwyczajnych rozmiarów penisy tę anatomiczną cechę przypisywano Afrykanom od czasów starożytnych, musiała też budzić żywe zainteresowanie wielu podróżników i handlarzy niewolników, ponieważ pisali o niej z upodobaniem. Seksualność czarnych kobiet i mężczyzn porównywano chętnie do zwierzęcej, co dostarczało znakomitego wyjaśnienia do poddawania jej kontroli i zarazem wykorzystywania przez właścicieli. Pogląd o skażeniu natury niewolników pochodzeniem od Hama powtarzali zarówno autorzy katoliccy, jak i protestanccy, aż do połowy XIX wieku. Jeszcze w XIX wieku amerykański katolicki duchowny, jezuita Joseph Moberly 1779-1827, który współzarządzał będącymi własnością zakonu niewolniczymi plantacjami w stanie Maryland, uważał, że ham był przodkiem czarnych afrykanów. W swojej pracy Niewolnictwo albo Ham nie tylko powtarzał pogląd świętego Augustyna, lecz także pisał, że wiecznym przekleństwem Hama były zarówno niewola, jak i czarny kolor skóry. Czarna skóra potomków Hama stanowiła dla katolickiego duchownego widoczny znak ich przeklętej natury, której nie zmieni ani klimat ani dieta, ani warunki życia. Tylko łaska Boga pozwoli zatrzeć rezultaty grzechu obciążającego Hama i jego potomstwo. Łaski jednak nie sposób oczekiwać, ani nawet się spodziewać. Nadejdzie wówczas, kiedy Bóg tego zechce, i człowiekowi nic do tego. W Europie Środkowej, pozbawionej kolonii dostarczających czarnych niewolników, Mit o przekleństwie Hama również uzasadniał panowanie, tyle że nad poddanymi urodzonymi na miejscu i mającymi ten sam kolor skóry. W historiografii polskiej od dziesięcioleci toczy się dyskusja, na ile można traktować rozrost terytorialny Rzeczypospolitej w XV do XVII wieku jako odpowiednik procesu kolonizacji prowadzonej przez kraje atlantyckie za morzami. Karaibscy plantatorzy mieli czarnych niewolników, potomków Hama, sprowadzanych z Senegalu czy Gwinei. Polsko-litewski szlachcic miał własnego, rodzimego Hama. Biblijne imię własne Ham uległo przy tym procesowi apelatywizacji, stało się rzeczownikiem, Hamem. Proces ten nie zaszedł na zachodzie. Nie ma takiego słowa w języku francuskim, hiszpańskim czy włoskim, ale trafił do polskiego, czeskiego, rosyjskiego i ukraińskiego, przy czym w czeskim słowo to ma inne niż w polsce znaczenie. W języku polskim słowa ham, hamek, hamko, hamka, hamkowicz notowane są od samego początku XV wieku. Niemal dokładnie od tego momentu, w którym zaczyna się rozwijać gospodarka folwarczna, a szlachta przez dekady, krok po kroku, zwiększa swoją władzę nad poddanymi. Być może nowa rola tego słowa utrwaliła się wówczas, kiedy, w połowie XVI wieku, uformowało się w Polsce nazwisko jako dziedziczne określenie człowieka, szlachcica zwłaszcza. Potomkowie Hama. Ex-gentechami, wszyscy zasługują więc na to, aby nazwać ich Hamami. W Biblii praca fizyczna była przekleństwem i karą, którą Bóg wymierzył Kainowi za morderstwo. Był to także naturalny los ukaranych potomków Hama. Chłop był brudny, leniwy. Aleć przecie poczuto, że śmierdział chłopem. Pisał w XVIII wieku tropiciel uzurpatorów stanu szlacheckiego, Walerian Nekanda Trepka. O chłopie, który wyjechał daleko od rodzinnego Śląska, żeby się podać za szlachcica. Chłop nawet wyglądem przypominał zwierzę. Był ciemny, pazerny, podstępny, brutalny i przede wszystkim leniwy. Jedyne, na co zasługiwał, to ojcowska władza szlachcica terminy określające chłopa zarówno rodzime chłop wieśniak poddany kmieć jak i importowane gbur miały negatywny wydźwięk argumentacja genealogiczna pojawiła się później od biblijnej w wydanych w 1584 roku herbach rycerstwa polskiego Bartosz Paprocki Około 1540-1614 szlachecki specjalista od genealogii powątpiewał już w teorię biblijną. Naród szlachecki, jako dawno jest i skąd ma początek rozmaicie to różni skryptorowie opowiadają. Powiadają jedni, żeby się miało od synów Noego począć ale to być nie może, bo tak wiele było u Hama dobrych i zacnych potomków jako w semowym i jafetowym pokoleniu, co i tu niżej obaczysz, a czytając Biblię Świętą, snadnie się wszystkiego dowodniej doczytasz. Paprocki jednak uważał, że szlachectwo jest dziedzictwem zasług przodków, którzy pokazowali wielkie męstwa – Dziwne fortele na nieprzyjacioły wynajdowali. Miało więc genealogiczny charakter. Szlachta i magnateria uzasadniały swoją coraz silniejszą pozycję w Rzeczypospolitej, przypisując sobie starożytne pochodzenie i historyczne zasługi. Nieprzypadkowo, paprocki napisał swoje genealogiczne dzieło w momencie, w którym Rzeczpospolita weszła w czas wolnej elekcji, a władza szlachty stała się absolutna. Paprocki narysował nawet herb Hama była to trupia czaszka, na której siedział ptak z czterema zwierzęcymi nogami, podobnymi do nóg Gryfa, z rogami na głowie. Tak szatana niektórzy malują, komentował mazowiecki szlachcic. To mu dlatego nadano, że znowu był zarobił na śmierć i na grzech. Dla przeklęctwa ojcowskiego, etc. wyjaśniał. Paprocki kwitował Hama krótko: Infamis et impudicus, niesławny i nieczysty. Cztery. Wandalowie i Sarmaci czyli pierwsza teoria najazdu. Jak król genzeryk, został królem gąsiorkiem. Mit o Hamie i Jafecie zlewał się z mitem o Sarmacji. Przenikał się z nim i nakładał na niego. W tym ujęciu, szlachta i jej poddani stanowili po prostu dwa różne narody, o zupełnie odmiennych korzeniach, pochodzeniu i usposobieniu. W kronice Sarmacyi Europejskiej, wydanie łacińskie 1578, Aleksandra Gwagnina. 1538-1614, uszlachconego w 1571 roku Włocha, dziejopisa i żołnierza, czytamy. Jaśnie się to z pisma świętego Starego Zakonu pokazuje, do czego też wszyscy historykowie pozwalające zdania swoje przykładają. Iż Jafet, syn starszy Noego, po onym wszystkiego świata potopie. Na wschód słońca i na północy, w Europie i Azji mniejszej osiadł naprzód i tam sprawą woli Bożej w wielkie się narody rozkrzewił. Tak albowiem Noe on patriarcha z znamion pewnych upatrując, że tego potrzeba, aby była trojaka kondycja żywota ludzkiego na świecie, synom swym to opowiedział i każdemu z nich własne urzędy i powinności. Aby każdy z nich swego pilnował i przestrzegał, naznaczył i zlecił w te słowa, mówiąc Ty, Sem, módl się jako kapłan, rząd duchowny odprawując. Ty, Hamie, pracuj, rolę sprawując i rzemiosła rozmaite wynajdując jako robotnik. A Ty, Jafecie, rządź i broń, jako król i rycerz oręża zażywając i państwa w pewnych postanowionych prawach i powinnościach zachowując który mandat i testament Noego widzimy, że aż do tych czasów z łaski miłego Boga trwa. Potem następował długi wywód o historycznych zwycięstwach Sarmatów, walczących podobno z sukcesem z Aleksandrem Wielkim i Rzymianami. Gwagnin, pochodzący ze zubożałej rodziny z Werony, zrobił w Rzeczypospolitej znakomitą karierę dzięki znajomości sztuki oblężniczej, i gorliwie wychwalał naród szlachecki. Nie tłumaczył wprawdzie, w jaki sposób nad Wisłą i Dnieprem znaleźli się równocześnie spadkobiercy Jafeta i Hama, skoro jedni dali początek rządzącym, a drudzy rządzonym. Nie należy jednak oczekiwać od mitu rozwiązania każdego wątku opowieści i odpowiedzi na wszystkie pytania. Począwszy od XVI wieku, teoria podboju. Zastąpiła i wypierała bardziej anachroniczne mity o biblijnym czy genealogicznym charakterze. Historyk historiografii Andrzej Felix Grabski porównuje podbój do mitologii styropianu w latach Solidarności. I jedno i drugie stanowiło jego zdaniem sposób kreowania elity, której przeszłość nadawała prawo do sprawowania władzy. Odwrotnie. Przeciwnicy tradycyjnego porządku uważali, że podbój albo nie miał miejsca, albo traktowali go jako ostateczne potwierdzenie uzurpatorskiego charakteru społecznej struktury. Mit sarmacki ukształtował się nie tylko w momencie, w którym szlachta obejmowała niepodzielne władanie nad rzeczypospolitą, odbierając resztki swobód chłopom i marginalizując mieszczan. W tym samym czasie samo uprawianie historii, jak zauważa niemiecki historyk polskiej historiografii Hans-Jürgen Bemelburg, stało się domeną szlachty. Maciej Zmiechowa, 1457-1523, był mieszczaninem. Jego następca Marcin Kromer, 1512-1589, mieszczaninem nobilitowanym. Stanisław Sarnicki – Około 1532-1597, następny w szeregu wielkich historyków, już szlachcicem. Popularność mitu Sarmacji wiązała się także ze zwróceniem Rzeczypospolitej ku wielkim terytoriom na wschodzie. Na przynależnych Sarmatom z natury ziemiach ruskich czekały ich bogactwa i wielkość. W litewskiej mitologii, odmiennej od polskiej, Legendarnymi protoplastami szlachty mieli być towarzysze rzymskiego wodza Palemona, którzy dotarli na Litwę, uciekając przed prześladowaniami okrutnego cesarza Nerona. Palemon osiadł tam z pięciuset Rzymianami, którzy dali początek szlachcie litewskiej. Mit sarmacki miał głęboką polityczną użyteczność podkreślał potęgę i wyjątkowość Rzeczypospolitej oraz uzasadniał rządy wąskiej grupy. My, naród swobodny, nasze pany miłujący, broniący sławy, ludem, szerokością i przestrzenią państwom największym chrześcijańskim ledwo nierówny, Pisał o Rzeczypospolitej kanclerz Wielki Kolonny i wojewoda Kijowski Tomasz Zamojski w 1624 roku. Chłopi żyli w prymitywnych warunkach, a ich charakter skazywał ich na podległość, już to wskazywało, że byli ludźmi gorszymi z natury. Koncepcja sarmacka pozwalała mówić i pisać o jedności stanu szlacheckiego. W którym naprawdę istniały przepastne różnice majątku i statusu. Ulega też petryfikacji na 200 lat, aż do połowy XVIII wieku, ale ciążyła jeszcze znacznie dłużej. Według teorii najazdu rycerstwo polskie wywodziło się ze Skandynawii, ewentualnie było spadkobiercą jednego z walecznych germańskich plemion, znanych z historii upadku Rzymu, na przykład Wandalów. Spierano się, czy protoplastami szlachty byli wandale, czy Sarmaci. Przybyli z odległych krain wojownicy, mieli podbić miejscowych Słowian oraz utworzyć organizację państwową, do czego Słowianie nie byli zdolni, aby następnie stać się elitą tego państwa. Według tych teorii, obcy książę na przykład skandynawski dał początek dynastii piastowskiej, a jego przyboczni możnym rodom. Mit najazdu nie był oczywiście polskim wynalazkiem. Debata na temat początków narodu toczyła się we Francji w pierwszej połowie XVIII wieku. Podobnie jak w Polsce dotyczyła też pochodzenia szlacheckiego przywileju. Jak pisał Henri, hrabia de Boulanvilliers, 1658-1722 historyk, szlachcic i żołnierz, po średniowiecznym podboju Gali przez Franków, każdy Frank został szlachcicem, zaś każdy Gal plebejuszem. Niektórzy francuscy autorzy uważali, że najazd pokazał wyższość Franków nad Gallami, i ci pierwsi słusznie dali początek arystokracji i szlachcie. Trzeba zaznaczyć jednak, że przeciwnicy feudalnego przywileju kwestionowali te wersje historii. Twierdzili na przykład, że Frankowie osiedlili się w Galii jako sprzymierzeńcy Cesarstwa Rzymskiego, że podbój nie miał krwawego charakteru, a przybysze i miejscowi szybko wymieszali się i utworzyli jeden naród. Wizja przeszłości wynikała bezpośrednio z aktualnych poglądów politycznych. Przekonanie o nabytym drogą podboju prawie szlacheckich sarmatów do panowania nad ludem zaczęło się ugruntowywać w schyłkowych czasach odrodzenia utożsamiano Jagiellońską Rzeczpospolitą z Sarmacją. Sarmatyzm był mitem założycielskim, republikańskim programem politycznym oraz, jak elegancko ujmują to historycy, ideologią wyłączności stanowej. Protestant Stanisław Sarnicki, autor zamówionej przez Stefana Batorego i Jana Zamojskiego historii Polski, wywodził pochodzenie Polaków od starożytnych wandalów – Wdając się w rozległe i zagmatwane rozważania nad ich pokrewieństwem z Sarmatami. Pierwotny niejako naród Sarmatów obejmuje rodziny Wandalów, Gotów i Kwadów, pisał w końcu. Sami Polacy szczycili się być Wandalami, zwyczaj wprowadzony nawet w nabożeństwo i do kościołów, dodawał. Większość studiów dotyczących sarmatyzmu skupia się na pierwszych dwóch wymiarach mitycznym i republikańskim. Tymczasem sarmatyzm rozwijał się symetrycznie wraz z umacnianiem się społecznego panowania szlachty, z jej zamykaniem na przybyszy z innych grup społecznych oraz, co trudno uznać za przypadek, pogrążaniem w samouwielbieniu. Naród sarmacki był wybraną przez Boga ostoją męstwa i cnót wszelakich, twórcą najdoskonalszego i najbardziej pełnego wolności dla szlachty ustroju na świecie. Za punkt przełomowy w formowaniu się ideologii sarmackiej można uznać Rokosz Zebrzydowskiego, 1606-1609, bunt szlachty i magnaterii przeciwko planom wzmocnienia władzy królewskiej. Zakończony militarną klęską rokoszan w bitwie pod Guzowem 1607 ale polityczną przegraną monarchii która wobec oporu poddanych zrezygnowała ze swoich planów reformy idealizacja najlepszego ustroju współgrała z pracowitym usuwaniem z systemu edukacji wszystkiego co zalatywało szlacheckim publicystom obcymi miazmatami Królestwo Polskie, pisał Stanisław Orzechowski, 1513-1566, wybitny publicysta i kaznodzieja, jest wybranym i umiłowanym przez Boga kościołem. Wybrał nas Bóg wywodził. Królestwo Polskie, z ludu wybranego sprawą boską zbudowane, święte jest ołtarzem, święte jest wiarą chrześcijańską. Na koniec jest święte świętym, w którym mieszka i w którym się wszystko zamyka, kościołem. Skoro nawet nieład panujący w Rzeczypospolitej odpowiada boskiemu planowi, tym bardziej Bóg musiał patronować panującemu w niej porządkowi społecznemu. Pijar i kaznodzieja Samuel Wysocki 1706-1771 w dziele orator Polonus wykładał. A jako gdyby kto ten mniemany niebieskiej Rzeczypospolitej nieporządek chciał naprawować, musiałby pierwej ledwie niecałą rerum universitatem perturbare, i owszem same stworzonych rzeczy natury immutare. Tak, który i naszą nieporządną wolność chciał ad ordinem redigere. Pewnie by ją wzgórę nogami wywrócił, ale dwie jej co albo nic nie zostawiwszy metamorfozim servitutis wprowadził. Takich, jakie w cudzych ziemiach widzimy porządków, my nie ganimy. Dobre są, ale dla nich, nie dla nas, bo by nam znieśli wolność, nad którą nic droższego, nic milszego nie mamy. A boli my i tym nierządem naszym tak dobrze stoimy, jako drudzy najsubtelniejszymi około rządów i stać będziemy. W tym mesjanistycznym i skrajnie konserwatywnym światopoglądzie każda zmiana była zmianą na gorsze. Historia nie była rozwojem, ale procesem degeneracji, a zaklęski spadające na rzecz pospolitą winiono skwapliwie obcych. Mocarstwa manipulujące wolnymi elekcjami czy wrogie zbrojne najazdy. Jeden z mówców na sejmie 1774 roku oddawał pogląd większości szlacheckiej, kiedy mówił: "Na wzór nieba rzeczpospolita nasza we trzech stanach i tyluż prowincjach postanowiona; tym bliższa podobieństwa jest swego, im doskonalszą w tej dwojakiej trójcy swojej zachowuje jedność." Opowieść o przeszłości była integralną częścią wychowania szlacheckiego. Podobnie jak nieustannie wbijana w podgolone głowy genealogia, kto kogo rodził, kto się z kim skoligacił, kto jakie urzędy piastował, oraz długa lista szlacheckich przywilejów. Historia szlachecka była historią świetności rodu. Stąd ogromna popularność herbarzy i studiów poświęconych genealogii poszczególnych familii. Rody poszukiwały przodków w czasach Mieszka I, króla Popiela albo nawet samego Abrahama. Pouczającym w swojej krańcowości świadectwem stanu sarmackiej umysłowości jest dzieło Wywód jedynowłasnego państwa świata, 1633, pióra księdza Wojciecha Dębowskiego, około 1575. 1645 lub 47. Była to figura barwna, franciszkanin, przez chwilę nawet prowincjał polskiej prowincji zakonnej, kapelan wojskowy i autor rubasznego oraz ociekającego brutalnością poematu wierszem o przewagach elearów polskich na temat losów oddziału lisowczyków. Badacz twórczości dębowęckiego Radosław Sztyber pisze wyrozumiale o. Akcentach swoistej megalomanii, pierwiastkach sarmackiej oraz premesjańskiej myśli obecnych w jego pismach. Jest to eufemizm. Bez tych trzech składników, z pism Dębołęckiego, zwłaszcza z jego wielkiego traktatu filozoficzno-historiozoficznego, zostałyby znaki przestankowe. Obszerna część poświęcona została fantastycznej genealogii Polaków, czyli szlachty. Biblijny Set to, zdaniem Franciszkanina, Scyt, którego potomkami są Herkules i Jowisz ze starożytnej mitologii oraz Gog z Biblii, brat Magoga, nazywanego również Lachem. Gog, który przejął po bracie panowanie nad światem, otrzymał nowe imię Polach. Polach i Polak to to samo. Stąd Polakom, zdaniem Dębołęckiego, należy się władza nad światem. Według innej fantastycznej genealogii, legendarna Wanda, ta sama, która nie chciała Niemca, miała być żoną biblijnego Jafeta, a więc syna Noego. Wszystko się tu miesza i te całkowite fantazje, których nie sposób przytaczać bez zażenowania, służą wyłącznie uzasadnieniu wspaniałości szlacheckiej Rzeczypospolitej oraz podkreśleniu jej dziejowej misji. Tą misją jest naturalnie panowanie nad światem. Pewna rzecz jest, że Biały Orzeł niedługo znowu przez Wszystek Świat skrzydła swe rozciągnie, gdy któryśkolwiek król polski albo akwiloński, Turki podbiwszy, tron albo majestat świata z Polski do Syrii przeniesie i tamże go na Górze Libańskiej, gdzie się był począł i skąd go tu do nas Polach, przodek nasz przeniósł, postanowi. Podobnie jak porządek świata, dający Polakom pierwsze miejsce wśród narodów, przodkom Polaków składali hołdy Dariusz, Cyrus, Xerxes oraz Aleksander Wielki, zapisany jest w wyrokach, Również i porządek społeczny wynika z tego samego źródła, idealny i niezmienny. Od wieków szlachta szlachtę, księża księżą, a chłopi chłopy rodzili. Wywodził ksiądz Dębowęcki, stawiając w ten sposób w interesującym świetle zagadnienie przestrzegania celibatu przez księży. Jeśli chłop pracować nie chce, należy go do tego przymusić. Potrzeba wspomnieć na rozporządzenie Noego, aby był Jafet światu panował, Sem biskupował, a Ham był sługą obydwu. Co iż nie jeno na ich samych padło, ale też i na ich potomstwa. Dlategoż potrzeba też uważać, iż Pan, Ksiądz i Chłop muszą być po społu, a nie w kilkaset mil od siebie. Aby i pan miał komu panować, i ksiądz kogo zakonu Bożego uczyć, i chłop komu robić, bo inaczej żaden z tych stanów nie mógłby być w swej porze. Co uważywszy, sam rozum pokazuje, iż Jafetczykowie zrazu wszędy panowali, Semijani, wszędy między nimi wolni, duszami się opiekowali, a Chamijani, gdy się z robót im chcieli wybić, od panów świata, a mianowicie Polacha, tak w Egipcie jako i w Babilonie podbici, do swej powinności przymuszani byli. Nawet Sejm miał biblijny rodowód. Ta nazwa, twierdził Dębołęcki, pochodziła naturalnie od Sema. Uczony doktor teologii, kompozytor, intelektualista i żołnierz wywodził również jasno los poddanych w Polsce od przekleństwa Hama. Od tego bowiem czasu wszystka świecka władza i zacność setowa, enosowa, Machalaleela i gigasów, potomków jego przy jafecie została, jako i duchowna, enosowa, Henochowa i Noego przy semie, a Ham w przeklęstwo kaimowe wstąpił. Dębołęcki był tylko jednym z długiego szeregu autorów wywodzących polską genealogię od świetnych biblijnych i mitologicznych przodków. Robili to już Jan Długosz 1415-1480 i Maciej Miechowita 1457-1523. Za czasów Dębołęckiego i innych pisarzy jego czasu... Mit o potędze narodu szlacheckiego i jego namaszczeniu przez Boga do wielkich czynów utrwalił się na dobre w świadomości szlachty. Odbywało się to równocześnie z procesami społecznymi i gospodarczymi, które pozwalały szlachcie na przykręcanie śruby poddanym. O gospodarczym wymiarze tego procesu jeszcze opowiemy. Wystarczy tu wspomnieć, że od połowy XVII wieku Koniunktura międzynarodowa zaczęła się od Rzeczypospolitej odwracać. Eksport zboża i płodów leśnych, podstawa jej gospodarki, stawał się coraz mniej opłacalny, a liczne wojny i polityczne katastrofy spadające na kraj przynosiły ruinę nie tylko chłopom, lecz także właścicielom. Mesjanistyczna ideologia sarmackiej wyjątkowości nie miała jedynie zrozumiałego wymiaru kompensacyjnego czyli przynosiła nadzieję i wytchnienie w ciężkich czasach. Dostarczała również ideologicznego uzasadnienia tego, aby próbować utrzymać poziom życia i spadające dochody, kosztem poddanych. Im głębszy był upadek Rzeczypospolitej, im więcej klęsk ponosiła, im bardziej rósł jej dystans wobec Zachodu, tym cięższa stawała się wewnętrzna opresja. Zmieniał się także klimat literatury i poezji. Kult poczciwości i wygody szlacheckiego życia w pomyślnym gospodarczo XVI wieku został zastąpiony przez megalomanię i wojowniczość w burzliwym wieku następnym. Dembołęcki, dodajmy jeszcze, nie był sam. W ciągu półwiecza 1580-1630 wydano jeszcze trzy podobne prace. Fantastycznym genealogiom towarzyszyły jeszcze bardziej fantastyczne wywody etymologiczne. Duchowy poprzednik księdza Dembołęckiego, Stanisław Sarnicki, uczeń melanchtona i Kalwina, nie tylko wywodził, że Wisła nazywała się Vandalus od Wandy, tej samej, która Niemca nie chciała, ale także od Wandalów i Wenetów, którzy dla niego byli sarmackimi przodkami Polaków. Sarnicki kwieciście opowiadał, jak wandale trzęśli Europą, a imię ich wielkiego króla Gęzeryka 428-477 tłumaczył jako swojski gąsiorek. Na ile ten mit traktowano serio? Współczesny i podkomendny Gwagnina, historyk Maciej Stryjkowski, 1547 do pomiędzy 1586 a 1593, w swoim wielkim dziele historycznym przekonywał, że polscy autorzy, w odróżnieniu od folgujących fantazji historyków z innych krajów, wywodzą genealogię Polaków od postaci historycznych, takich jak biblijny Noe a nie z gigantów albo z olbrzymów, na ostatek z nieba, ze zmyślonych bogów. Stryjkowski argumentował, a naszy niebożęta Polacy, Mazurowie, Litwa, Żmoć, Rusacy i Moskwa, acz nie latają po niebach dla wywodu przodków swoich, a wżdy im i tego zajrzą sprośni historii nieukowie? iż oni przestawając na prostych, a prawdziwych genealogiach i na własnej, a jasnej ojczystej cnocie, ludzi z ludzi sobie podobnych, nie z bogów, ani z olbrzymów zmyślonych, wywodząc. Oczywiście autorom piszącym o sarmatach, licznym w XVII i XVIII wieku, nie przychodziło do głowy, aby tym zaszczytnym mianem obdarzyć chłopów i mieszczan. Dziedzicami sarmatów byli oni sami, dziedzice tradycji i cnót rycerskich. Wspomnijmy tu dla porządku o rozmaitych intelektualistach szlacheckich, narzekających już od XVI wieku na ucisk chłopstwa, takich jak Andrzej Frycz-Modrzewski 1503-1572 czy Piotr Skarga 1536-1612. My, wierne i święte chrześcijany, Polaki tegoż narodu, bez żadnego prawa mocą zniewalamy. Pisał Skarga, dodając, że chłopa traktuje się jak okupione bydło, a prawo, które na to pozwala, jest dzikie i niesprawiedliwe, stanowi tyrańską krzywdę, której należy się wstydzić. To nie Skarga i Reformatorzy, o których powiemy więcej w rozdziale czwartym, ale autorzy pokroju księdza Dębołęskiego rządzili wyobraźnią sarmacką. 5. Teoria najazdu odsłona druga. Pańszczyzna nam przyrodzona. Oświecenie przyniosło radykalną zmianę intelektualnego krajobrazu. Kryzys i słabość Rzeczypospolitej stały się widoczne nawet dla najbardziej zatwardziałych sarmatów. Teoria podboju była nadal popularna, ale obrócono ją w polityczny oręż. Służyła zarówno zwolennikom reform, jak i konserwatystom. Konserwatywny pisarz, działacz szlachecki i dyplomata Michał Wielchorski około 1730-1814, postać barwna i mająca bogaty życiorys, konfederata Barski, spędził dużą część życia walcząc w obronie tradycyjnego porządku w umierającej Rzeczypospolitej. W 1775 roku wydał rozprawę o przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw. Jak na konserwatystę przystało, Wielchorski widział ratunek dla upadającej ojczyzny, dzięki powrotowi do jej pierwotnego, jak go sobie wyobrażał, Kształtu ustrojowego sprzed stuleci. Wyrzekał na brak uczuć patriotycznych, na powszechną rozpustę i nierząd, sprzedajność magnatów i ogólnie przygnębiający stan społeczeństwa polskiego. Żałosnym powszechnego nieszczęścia wrzaskiem ocuceni, kochani współbracia, szukajcie własnego i ojczyzny zbawienia w przywróceniu dawnego kształtu rządowi Rzeczypospolitej. Pisał. Książeczka Wielchorskiego zawierała kompletny projekt ustrojowy Rzeczypospolitej, otwierający się rozdziałem poświęconym początkom narodu polskiego. Autor streszczał w nim legendę o Sarmatach i dodawał, że ci Sarmaci, chociaż byli zaprawieni w bojach z perskim królem Kserksesem, zostali jednak podbici przez Lecha i jego drużynę. Wielchorski pisał. Lech. Na czele licznego wojska osiadł Polskę w roku 550. Jeżeli zaś poddali mu się dobrowolnie, albo li też on ich do tego przyniewolił, pewności nie mamy. Podobnie jednak, że lech mocy broni użyć musiał, albowiem wierzyć trudno, ażeby naród tak liczny, tak odważny i przez kilka z Rzymianami potyczek do bitwy wzwyczajony miał się rządowi jednego człowieka poddać dobrowolnie. Potem zaś Lech i jego potomstwo rządzili krajem według praw, słuszności i sprawiedliwości. Cały projekt ustrojowy Wielchorskiego miał na celu zapewnienie szlachcie utrzymania władzy. Przekonywał, że już od wczesnego średniowiecza, od samych początków państwa, rycerstwo decydowało o najważniejszych sprawach państwa. Prawa pierwiastkowe Polaków w jego wydaniu obejmowały równość obywatelską, ale naturalnie tylko równość szlachty. Inne kraje, wywodzi Wielchorski, dopuściły do władzy różne stany, ale rzeczpospolita ma tylko jeden stan szlachtę, który jest upoważony władzą rządu i prawodawstwa. Teoria i mit najazdu była bowiem i jednym i drugim. Służyła również krytykom pańszczyźnianego porządku. Nadawali jednak ocenie najazdu przeciwny wektor. U konserwatystów był uzasadnieniem zastanego porządku. Męstwo okazane w podboju miało tłumaczyć aktualny przywilej. W przypadku ich politycznych przeciwników ów fundacyjny akt podboju miał stawiać prawomocność przywileju pod znakiem zapytania. W 1790 roku Franciszek Salezy Jezierski (1740–1791), Jakobin i demokrata, poświęcił genezie szlachty dużą część obszernego poematu, że picha „Matka Królów, żona Piasta” między narodami sarmackiemi słowańskiego monarchy tej części ziemi, która się nazywa Polska. Jezierski również pisał o wyidealizowanych sarmatach walczących z Rzymianami, prostych, ale szlachetnych. Zostali oni później podbici przez protoplastów szlachty. Ja sobie wyobrażam, że w ten czas, gdy który mężny wódz rzymski, podbiwszy jaki naród panowaniu rzymskiemu, uczyniwszy miliony niewolników, obciążywszy kajdanami przełożonych zwyciężonego narodu, gdy odprawiał wjazd zwycięski do stolicy świata, w tym samym czasie jeden z prostych i niewinnych sarmatów cieszył się z takiego znowu zwycięstwa, że niedźwiedzia zabił, który mu pszczoły wydzierał i miód jego zjadał. A gdy Grek i Rzymianin przemysł sobie mordował, jak się ubrać w kosztowne szkarłaty i purpury, w sarmacie była już myśl spokojna i skóra zabitego niedźwiedzia zastąpiła potrzebę odzieży. To porównanie ciągnie się przez kilka stronic. Kiedy Rzymianie i Grecy słuchali muzyki i budowali amfiteatry, prości i szlachetni Sarmaci szykowali się do zwycięstwa nad Rzymem. Później jednak sami ulegli atakowi Słowian, którzy odebrali im wolność. Zapewne nie inaczej, tylko że lud słowiański posiadł kraj cudzy gwałtem, przemocą wojny. Obdarzywszy się korzyściami zbytniego zwycięstwa, zabrał sarmatom ziemię i wolność. Podniósł się niesprawiedliwością nad stan swojej natury, właściciela ziemi przywiązując do ziemi pod nazwiskiem poddanego wiecznego, a przewracając święte prawo natury. Ogołocił sobie podobne jestestwo z jego własności, przemieniwszy człowieka na rzecz należącą do człowieka. Uzasadnienie dla tej teorii, wywodził Jezierski, było proste. Jego zdaniem tylko podbój mógł uzasadnić takie traktowanie chłopów, jakiego doświadczali w Rzeczypospolitej przez stulecia, oraz fakt, że Włościanie pozostawali bez żadnej prawnej opieki. Ze strony władzy. Pisał Takowy sposób myślenia i postępowania właścicielów ziemi, lubo z ohydą wspólnej natury człowieka, lubo z ochydą prawdy w rozumie, lubo przeciwne czuciom serca, ale że pochodzące z okrutnego źródła wojny, ależe wsparte nienawiścią i zemstą ku obywatelom tej ziemi, którą się zdobyło, od samego początku posiadania kraju. Utrzymuje się po dziś dzień przemocą wychowania, nałogiem wieków, tak jakby było najgłówniejsze prawo. I to podaje wskazówkę tej prawdzie, że w mojej ojczyźnie dziedzic ziemi z jedno narodu, a rolnik pracujący na tej ziemi z drugiego muszą mieć swoje pierwiastkowe początki. Dla demokratów teoria najazdu Pisał 100 lat po jezierskim, historyk Władysław Smoleński 1851-1926 miała doniosłość pocisku moralnego. U jezierskiego szlachetni sarmaci byli podbijanymi, a nie zwycięzcami. Stawiał on tradycyjną opowieść na głowie. W ten sam sposób jezierski wywodził też niską pozycję społeczną mieszczan. I miasta jego zdaniem Pierwotnie zamieszkiwali szlachetni, zniewoleni potomkowie Sarmatów. Kiedy szlachta sprowadziła już całe chłopstwo do statusu rzeczy należącej do człowieka, zajęła się niewoleniem mieszczan i pozbawianiem ich wpływu na życie narodowe. Na tym polu także odniosła zwycięstwo. Także najwybitniejszy polski historyk XVIII stulecia, Adam Naruszewicz 1733-1796. Dotknął kwestii pochodzenia chłopstwa. Niejako mimochodem, pisząc o wielkim ludowym buncie w 1036 roku, który o mały włos nie doprowadził piastowskiej monarchii do upadku. Pierwszy tom historii narodu polskiego Naruszewicza ukazał się drukiem dopiero w 1824 roku. Była to, pisze Naruszewicz, chłopska na panów rebelia. Chłopi wyżynali panów, wracali do pogaństwa. A duchownych mordowali w najbardziej okrutny sposób, na przykład poprzez ukamieniowanie. Przybliżając czytelnikom tę przerażającą historię, Naruszewicz robił dygresję opowiadając o początkach nierówności społecznych w Polsce. Natura ludzka uczyniła wszystkich równymi. Ludzie nie są sobie równie zdolni z urodzenia pod względem talentów i zdolności. Z tej pierwotnej nierówności, pisze historyk, wzięli się bogaci i biedni oraz rządzący i rządzeni. Ci najzdolniejsi stawali na czele armii, które podbijały inne ludy. Takie były i początki nierówności w Polsce chociaż Naruszewicz nie wypowiadał się jednoznacznie, kto kogo najechał i kiedy ten doniosły historyczny akt założycielski miał miejsce. Pisał. Słowianie, ojcowie nasi, Naród, obyczajem drugich błędny, a rozprzestrzenienia się i wojny chciwy, mając na oku dwa tylko założone cele zdobycz ustawiczną z cudzego a uprawę roli na własnym byli sami żołnierzami. A większą nierównie część obywatelów, najechanych od siebie krajów, do pługa poświęciwszy tymże postrachem oręża, którym sąsiadów gromili, Utrzymywali w uciążliwej około uprawy gruntów pracy i poddaństwie. Powszechne w narodach wojowniczych mniemanie, że zaszczyt szlachectwa i swobody zawisł na szabli, a zapocone znojem rolniczym dłonie podłości i niewolstwa nosiły znamie sprawiło w słowianach pogardę wieśniaczego gminu. Mamy więc u Naruszewicza wytłumaczenie nie tylko samego poddaństwa lecz także pogardy żywionej przez szlachtę wobec poddanych. Pokolenia ucisku i niewoli wywarły piętno na rządzących i rządzonych. Chłopi, ludzie przez stulecia nieorężni, bez mocy, obyczajów i oświecenia, zasługiwali zdaniem Naruszewicza na współczucie, ale też przez pokolenia byli przekonywani, że się do niewoli zrodzili. Nic więc dziwnego, że sam historyk, ważna postać kręgu króla Stanisława Augusta, nie nawoływał do radykalnych reform, a co najwyżej do humanitarnego traktowania poddanych. Tradycja, nawet zła, była w jego postrzeganiu godna zachowania, konkludował. Za przykładem przodków Słowian idąc, potomkowie ich, Polacy, zwyczaje ich długoletnią praktyką w prawo obrócone, ze krwią i dziedzictwem wzięte, dotąd utrzymujemy. Interesujące, jak pisze historyk historiografii Andrzej Felix Grabski, że polska dyskusja o teorii najazdu była w dużym stopniu symetryczna wobec wcześniejszej i bogatszej od naszej debaty francuskiej. Z tą różnicą, że germańscy frankowie w istocie osiedlili się na terenie Francji, a w przypadku Polski. Można było mówić tylko o domysłach albo wywiedzionych z bardzo wątpliwych przesłanek fantazjach. Dla społecznych radykałów z kręgu kuźnicy Kołontajowskiej, marzących pod koniec XVIII wieku o przebudowie społeczeństwa polskiego w duchu demokratycznym, najazd sprzed stuleci uzasadniał bunt przeciwko porządkowi społecznemu, który uważali za niesprawiedliwy i ufundowany na przemocy. U konserwatystów przeciwnie. Legendarne zwycięstwo uzasadniało pozycję szlachty, dowodząc jej męstwa i zasług. Wreszcie umiarkowani zwolennicy umocnienia władzy królewskiej, jak np. Na Adam Naruszewicz, również adaptowali teorię najazdu jako uzasadnienie swoich poglądów politycznych. Według nich to władza królewska miała chronić potomków ofiar najazdu przed samowolą spadkobierców zwycięzców. Była więc niezbędnie potrzebna w celu zachowania równowagi społecznej, miała ratować kraj przed krwawym wybuchem. Pogląd na mit założycielski Rzeczypospolitej odpowiadał także przyjętej przez autorów definicji narodu. Dla konserwatystów był to naród szlachecki, dla radykałów lud, dla Naruszewicza. Naród obywateli posiadaczy, zarówno mieszczan, jak i szlachty, według modelu zaczerpniętego z umiarkowanego zachodniego republikanizmu. W innym kontekście debatowano o tym w Rosji, dla imperatorowej Katarzyny II, fakt, że nordyckich waregów zaproszono na Ruś zupełnie inaczej niż germańskich franków do Galii, miał dowodzić, że rewolucja na wzór francuski jest w Rosji niemożliwa. 6. Teoria najazdu jako nauka. Wiek XIX nadał legendzie o podboju status wiedzy naukowej, uświęconej autorytetem profesorów historii i statusem nauki akademickiej. Pojawiła się też w literaturze. Lilla Veneda 1839 Juliusza Słowackiego jest także historią podboju Wenedów przez Lechitów. Gwinona, żona Lecha, w dramacie jest Islandską królewną. W wydanych w 1841 roku pierwotnych dziejach Polski Henryka Lewestama 1817 1878 historyka literatury i dziennikarza, profesora warszawskiej szkoły głównej, najeźdźcami byli celtyccy lechowie. Szlachta polska wywodziła się więc od Gallów, którzy przybyłego z austriackiej Karyntii Kraka uczynili królem Słowian. Lewestam pisał, że podbój musiał być zbrojny, ponieważ Słowianie z pewnością stawiali opór. Daremnie jednak. Raz atoli osiadłszy i ustaliwszy się, wojenny ten naród potrafił zrobić się panem krajowców i on to tworzył stan szlachecki. Jak to po dziś dzień jeszcze w Polsce szlachta lachowskiego jest początku. Krajowcy byli spokojnymi rolnikami, zamieszkującymi ogromną równinę, która się rozciąga od Karpat do Morza Bałtyckiego. Nowi zaś przybysze byli wojownikami, którym łatwo było ześrodkować siły tam, gdzie jakikolwiek stawiano im opór. Nim słowianie zjednoczyć się potrafili, już ich pokonano. Dowody Lewestama były naturalnie pośrednie. Jednym z nich był fakt, że władcy Lachitcy byli, jak się zdaje, wybierani, co zdaniem autora, pochodzi od zwyczaju celtyckiego, nieznanego u Sławian. Ostatnim władcą z linii oryginalnych najeźdźców był według historyka panujący w połowie IX wieku nieudolny i okrutny Popiel. Lewestam tłumaczył także najazdem istnienie całej grupy Włodyków, znanej ze źródeł średniowiecznych, o której statusie historycy dyskutują do dziś. Byli to jego zdaniem dawni ojcowie rodzin patriarchalnych wspólnot słowiańskich, podbici, ale utrzymujący resztki swojej dawnej pozycji. To Celtom również należy przypisać, twierdził Lewestam, wprowadzenie na ziemię polskie instytucji niewolnictwa, którą doskonale znali z własnych stosunków. Pierwotny oddział Lachów, prawdziwych fundatorów państwa polskiego, miał składać się tylko z wojowników, a więc z definicji ludzi wolnych. Na uzasadnienie swojej teorii lewes tam powoływał się na przepaść, która dzieliła zupełnie współczesnych mu XIX-wiecznych chłopów od szlachty. Pisał: Chłopi polscy po dziś dzień jeszcze utrzymują, że szlachta nie z tego samego co oni ludu pochodzi. Jednakże nie bardzo dawno jak dowiedziono, że Polska została założoną między Polakami, przez naród przybyły ze stron południowych. Pod nazwiskiem Lachów. Podanie gminne również utrzymuje, że wraz z Lachem, mniemanym założycielem Polski, weszła do kraju reszta szlachty. Jak to po dziś dzień jeszcze są familie, ród swój od towarzyszów Lacha wywodzące. Jest wprawdzie między szlachtą kilka rodzin niepochodzących od Lachów, lecz między chłopami ani jednej nie ma familii Lachickiej. W tym pierwotnym podboju, wykłada Lewestam, miała także źródło pańszczyzna. Zwycięzcy Lachowie mieli niewolników, jeńców wojennych, których zmuszali do uprawiania własnej roli. Ponieważ jednak ich majątek stanowiła ziemia, a ona nie przynosiła zysków, jeśli nie była uprawiana, potrzebowali jak najwięcej poddanych i dlatego nie oszczędzali żadnego środka, aby ich sobie przywłaszczyć. Jeszcze w XI wieku mieliśmy więc w Polsce wolnych kmieci i władyków. W XIII wieku, pisał Lewestam, zostało ich już niewielu. Nowe poddaństwo było mniej uciążliwe niż dawne niewolnictwo, chrześcijaństwo łagodziło jego zdaniem ciężar, ale jednak znaczne miało przykrości. Niemniej jednak chęć lachów do powiększania swojej władzy spowodowała poddanie wszystkich Słowian niewoli. Lewes tam konkludował. Takim sposobem najliczniejsza klasa narodu przez cały ciąg historii zupełnie zostaje oddaloną od wszelkich praw politycznych i nie wywiera żadnego wpływu na dobre mienie państwa. Dlaczego jednak, pytał historyk, opór podbitych był tak słaby? Wyjaśnienia szukał w cechach psychiki, które przypisywał Słowianom, a więc chłopom. Byli potulni niezdolni do zorganizowanego działania, prymitywni, żyjący w niezorganizowanej i nieznającej hierarchii wspólnocie rodowej. Byli i są więc idealnym materiałem na niewolników i poddanych. Dlatego historia Polski, pisał Lewestam, jest od podboju czymś zupełnie innym niż historia narodów słowiańskich. To naprawdę dzieje lachów, wojowniczych i bitnych, które noszą cechę historii celtyckiej. Historia Polski jest też dziejami walk dwóch warstw Lachów, wyższej i niższej opanowanie. Po podboju krajowcy znikają z kart historii. Lewes tam uważa to za błąd Lachów, ale nie ich winę. Takie prawo i natura podboju. Wpływowym zwolennikiem teorii najazdu był także Karol Szajnocha, 1818 1868. Historyk i inicjator wielkiego przedsięwzięcia wydawniczego Monumenta Polonie Historika, edycji najważniejszych źródeł dotyczących historii Polski. Szajnocha uważał, że Normanowie najechali ziemię polskie na przełomie VI i VII wieku, przy czym północną część kraju zajęli Normanowie właściwi, a południową ich sprzymierzeńcy. Wszystkich łącznie nazywano lachami później owilachowie pod przywództwem Gota Kraka, wyruszyli na południe w stronę Grecji, a na tej wyprawie większość z nich zginęła. Był to więc polski wariant opowieści o założeniu Rusi przez Normanów, popularnej w XIX wieku. Jest to powszechną cechą zdobywców skandynawskich, okazującą ich równie wielkimi głową jak pięścią, będącą głównym kluczem do zrozumienia zagadki, jakim sposobem tak nieliczne drużyny mogły w tylu różnych stronach tak wielkie zbudować państwa. Ilekroć, która z zdobywczych garstek normaństwa stanęła na nowym gruncie i założyła tam swoje gniazdo, zawsze nowy ład i porządek pod jej twórczą zakwitał ręką, wznosiły się miasta i grody, nastawały prawa i stałe urządzenia społeczne. Rządy najeźdźców miały okazać się tak sprawne i bezpieczne, że podbity lud wolał ich od swoich rodzimych nieudolnych książąt. Podbici Słowianie, czyli chłopi, byli idealnymi niewolnikami, z tym wyjątkiem, że niezbyt chętnie oddawali się ciężkiej pracy. Szajnocha przeciwstawiał ich usposobienie germanom. Słowian miała cechować pewna leśna płochliwość oraz nietowarzyskość. U Germanów działał popęd kuśrodkowy, u Słowian odśrodkowy. Odpowiadało temu przywiązanie Słowian do życia wiejskiego i niechęć do miast, a pod względem politycznym, kłótliwość, nienawiść wzajemna i niezdolność do skoordynowanego działania, nawet w czasie wojny. Słowianie protoplaści chłopów polskich Brak kitu społeczności rekompensowali według historyka w części przywiązaniem do ziemi i do natury. W tej sferze ujawniała się ich przyrodzona łagodność i dobroć. Ileż wdzięku, moralności i siły w tym miłosnym związku słowiańszczyzny z naturą? Uboga ziemia nadbałtycka była słowianą żywicielką, księgą religii, kapłanką niewinności, fortecą. Podczas gdy inne plemiona roiły sobie tysięczno kształtne wyobrażenia bogów i bożków, Słowianie przestawali na prostym pojęciu jednego bóstwa w obłokach twórcy piorunów i pogody. Kiedy inne ludy żyły wojną, rozbojem i krwią ludzką, a w razie przegranej lub pokoju poniewolnego narażone były z braku łupów na głód, Słowianin przestawał na płodach lasu, wody, pasieki, które rzadko chybiały. Kiedy długie pożycie z ludźmi uczy fortelów, podstępności, korzystania z ich błędów i nieszczęścia, słowiańskie obcowanie z naturą zachowało im chwaloną z dawien dawna niewinność serca, prostotę myśli, szlachetną otwartość charakteru. Prawdziwy Słowianin, dodawał historyk, doskonale czuł się w bagnach i lasach, a najchętniej utajony na wyspie błotnej albo w głębi lasów odwiecznych, pędził życie samotne. Pędził życie z radością, chociaż w biedzie. Mierność w jedle, stroju, mieszkaniu, zadowolenie z ubóstwa były hasłem słowiańskim. Odpowiadało to, jak zobaczymy w rozdziale piątym, Wyidealizowanemu wyobrażeniu polskiego chłopa w części ówczesnej publicystyki. Zwróćmy uwagę, że we wszystkich tych tekstach historycy, pisząc o odległej przeszłości, odwoływali się do swojego aktualnego doświadczenia, gigantycznej przepaści społecznej i fatalnego położenia chłopstwa. Stanu obecnego używali jako argumentu na rzecz teorii najazdu. Równocześnie też przypisywali podbitym cechy, które szlachcic dostrzegał albo chciał dostrzegać u swojego chłopa. W historii pierwotnej Polski 1878 Julian Bartoszewicz 1821-1870 nauczyciel i historyk prezentował już nowocześniejszy pogląd na źródła nierówności w Polsce. W pierwszym tomie zawarł Bartoszewicz wzruszający opis pierwotnych Słowian, prostych, uczciwych, dobrodusznych, pędzących spokojne i pokojowe życie pod łagodnymi patriarchalnymi rządami. Zacytujmy fragment ściągającego się długimi stronicami opisu prasłowiańskiej idylli. Nie znali Słowianie obłudy, złości i zdrady. Zachowywali starą ojców w obyczajach prostotę. Łagodni, uprzejmi, nad bezpieczeństwem gościa, z narażeniem przyjaźni i sąsiedztwa czuwali, bo kto nie umiał go uchronić przed szkodą, wystawiał się na upokorzenie i zemstę od współbraci. Stąd za krzywdę gościa łatwo pomiędzy Słowianami przychodziło do wojny. Kupcy i rzemieślnicy chętnie uczęszczali do Słowian, nie lękali się ani rozboju, ani kradzieży. Ludzkość ta rozciągała się nawet do jeńców wojennych. Naznaczali im zwykle czas niewoli, a po upływie dni przepisanych wolno było jeńcom wykupić się i powrócić do ojczyzny albo osiąść wśród Słowian na prawach swobody i braterstwa. Dostawali w ten czas posadę, rolę i wcielali się do obywatelstwa. Drzwi otwarte, jak dobre były dla uchodzenia przed nieprzyjacielem, tak i o gościnności świadczyły. Nie znali słowianie ani skrzyń, ani kluczów. U bogatszych słowian zawsze były rozwarte stoły. Każdy gospodarz miał osobną izbę jadalną, zastawioną rożnym jedzeniem i napojem, którego nigdy nie ubywało. Miód był ulubionym słowian napojem. Nie Niecili go naprzód z plastrów dzikich pszczół leśnych, a później umyślnie pasieki zaprowadzać zaczęli przy swoich mieszkaniach. Podobała się ta nowa gałęź gospodarstwa tak bardzo słowianom i pasieki tak się upowszechniły po ziemi, że stały się prawie cechą naszych ojców narodowości. Gdzie zastawiano miód u stołu, tam byli pewno słowianie. Ojcowie słowiańscy byli królami w rodzinie, łagodnymi i wyrozumiałymi. Żony słowiańskie pozostawały im bezwzględnie wierne, tak bardzo, że często po śmierci ukochanego męża wstępowały na stos. Obyczaje słowian były niewinne i czyste. Niewiasta nie była w uniżeniu, jak gdzie indziej, owszem, poważano ją jako matkę rodziny, pisał historyk. Wspólnoty słowiańskie były rodzinami rodzin. Dopiero postęp cywilizacji przyniósł ze sobą rozrost ambicji i książęce rządy. Sprawy wspólne, kiedy się pojawiały, rozstrzygano na radach starszych, ojców i przedstawicieli gmin rodzinnych. Władza u Słowian zawsze była więc zacną, ojcowską, nie dla panowania, ale dla opieki nad ludem, dla dobra ogólnego pisał Bartoszewicz Naród cichy, potulny, rolniczy, dodawał w innym miejscu. Skąd więc wzięła się szlachta? Pradawny kmieć słowiański, pisał Bartoszewicz, był konserwatywny, przywiązany do własnych bogów i starodawnego trybu życia. Władcy piastowscy narzucili mu nową wiarę i podległość wobec duchowieństwa i szlachty. Była to jednak podległość uzasadniona, Ponieważ kmieć do wojaczki się nie palił. Jego przeznaczeniem było żywić króla, dwór i rycerstwo w zamian za ochronę. W zarządzie bolesławowym padł podział pracy i jedni bronili ziemi, drudzy ją uprawiali. Stąd poszła i powinność ludu pracowania dla szlachty, gdy król wyraźnie mówił, że cała służba rycerska jest właściwie przeznaczona ku obronie kmieci. Było to jednak tylko pół prawdy, bo nie dla samej obrony ludu, ale dla rozszerzenia granic państwa, dla większego ubezpieczenia narodowości służyła królowi służba rycerska. Za to duchowieństwu kmieć uprawiał ziemię z powinności owieczek ku pasterzowi. Szlachcie za obronę, duchowieństwu pracą około pola, płacił za naukę. Razem z najazdem, pojawiała się tu klasyczna szlachecka opowieść o początkach podległości. Według niej, a był to pogląd chętnie powtarzany w publicystyce jeszcze w XIX wieku, pierwotnie podział na rządzących i rządzonych był po prostu pochodną wymiany przysług. Chłop pracą płacił za obronę i naukę, pisał Bartoszewicz. Praca była za pracę, obowiązek za obowiązek, dodawał komentując że chłop mógł od szlachetnie urodzonych tej obrony wymagać, chociaż nie wyjaśniał już, jak mógłby to zobowiązanie od szlachcica wyegzekwować. Do szlachty zaś, oprócz Lechitów polskich, weszło również wielu obcych, czyli Czechów, Niemców, może i Skandynawów. Bliskość króla sprawiła, że szlachta zdobywała majątki, a najmniej zajmowała się uprawą roli, której się brzydziła jako zatrudnieniem poziomym. Królowi Bolesławowi Chrobremu, 967-1025, zależało jednak, pisał Bartoszewicz, aby rycerstwo wywyższyć. Zyskiwał w ten sposób zarówno żołnierzy, jak i politycznych stronników. Sam król, dodaje historyk, powołując się na kronikę Galla, zawsze stawał po stronie kmieci i potrafił skazać na śmierć rycerza, który chłopa skrzywdził. Nie ucisku więc, ale wszelkiej opieki doznawał od niego stan kmiecy, pisał. W takich porządkach piastowskich kryło się według Bartoszewicza zarzewie późniejszej wolności, szlacheckiej, bo już nie kmiecej, o czym wspomina półgębkiem: Polska tylko jedna, kraj czystosłowiański, umiała przechować dzięki i w tej mierze usiłowaniom bolesławowym, Ów ogień święty wolności, który się potem ślicznym blaskiem rozpuścił, lubo już nie w patriarchalnej, ale w szlacheckiej postaci. Wielki bunt ludowy, który wybuchł wkrótce po śmierci Bolesława, był zdaniem Bartoszewicza karą za nadużywanie przez szlachtę swojej pozycji buntem przeciwko szlacheckim bałwanom z fawoli. Nie chodziło w nim więc o sam fakt zniewolenia ale o to, że szlachta nadużywała swojej władzy. To również popularny motyw publicystyki z XVIII i XIX wieku, jak zobaczymy w rozdziale V. Jednym z najbardziej wpływowych i zarazem jednym z ostatnich rzeczników teorii najazdu był krakowski historyk Franciszek Piekosiński, 1844-1906, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Heraldyk, specjalista od numizmatyki i sfragistyki, wydawca wielu tomów dokumentów. Dziś pamięta się o nim, o ile w ogóle, głównie z tego ostatniego powodu. Tymczasem Piekosiński był wówczas autorem cenionym, czytanym i recenzowanym, który wydał w latach osiemdziesiątych XIX wieku aż trzy książki tłumaczące pochodzenie szlachty polskiej. Recenzent kwartalnika historycznego, poważnego pisma naukowego nazwał teorię najazdu w wersji piekosińskiego jedną z najśmielej pomyślanych i arcymisternie przeprowadzonych hipotez. Punktem wyjścia piekosińskiego była analiza herbów szlachty polskiej. Dowodził, że ich niewielka liczba i podobieństwo świadczą o wspólnym pochodzeniu od jednego praojca a nadania ziemskie dla szlachty były przeznaczone dla młodszych potomków, popielów i piastów. Jakimi drogami szło wówczas wnioskowanie utytułowanego naukowca? Według Piekosińskiego pod koniec VIII wieku na zachodnim krańcu ziem słowiańskich pojawiają się dwie dynastie. Jedna u Wieletów, druga u Obodrytów. W pierwszej pojawiały się imiona Dragowit i Żelidrak w drugiej Drago i Cedrak. Na podstawie tego historyk wysnuwał wniosek, że oba rody miały początek w jednym, którego praojciec nosił imię Drag. Podobne rozważania, dotyczące na przykład pokrewieństwa herbów szlacheckich ze skandynawskimi znakami runicznymi, ciągną się u Piekosińskiego, ale też u innych współczesnych jemu autorów nie był on wyjątkiem, przez dziesiątki, a niekiedy setki stron. Cały ustrój społeczno-państwowy piastów w pierwszych wiekach był według niego wpływem i skutkiem najazdu, inwazji na tereny późniejszego państwa Polan ze strony jednego ze szczepów lechickich, zamieszkałego niegdy między Odrą i Łabą. Herby szlacheckie pierwotnie, jako znaki wojskowe, jego zdaniem, noszą na sobie charakter runów skandynawskich. To miało świadczyć, że wśród najeźdźców było wielu Duńczyków. Tylko najazd, zdaniem Piekosińskiego, mógł tłumaczyć strukturę społeczną monarchii wczesnopiastowskiej. Możni, rycerstwo oraz klasa Włodyków, szeregowych wojów, która zanikła w późniejszym średniowieczu, miała wywodzić się od najeźdźców. Kmiecie, wolni i niewolni, byli autochtonami. Piekosiński wykładał. Szlachta pomorsko-zaodrzańska, która znajdując się w ojczystej swej ziemi, z dnia na dzień w coraz gorszym położeniu z powodu nawały saskiej, brandenburskiej i duńskiej, bliska zupełnej zagłady, garnęła się do Polski, szukając na dworze Piastów pomyślniejszej dla siebie doli. A Piastowie znajdowali się właśnie w takim położeniu, że dla nich ta wędrowna szlachta przedstawiająca najlepsze, bo w bojach z Sasami, Niemcami i Duńczykami, wypróbowane rycerstwo słowiańskie, nadzwyczaj pożytecznym była nabytkiem. Więc też piastowie z gotowością przyjmowali ją na swój dwór, obsypując licznymi posiadłościami, tudzież wysokimi urzędami. Najazd z zachodu uratował, jak twierdził historyk, monarchię piastowską przed niemiecką presją, której ulegli Słowianie Zachodni. To najazd umożliwił księciu wprowadzenie despotycznej władzy kosztem starych, bardziej demokratycznych form władzy plemiennej. Grody książę obsadził lojalnymi wobec siebie przybyszami, podporządkowując im ludność rodzimą. Nałożył na nią też obowiązki utrzymania najeźdźców. W ten sposób Piekosiński tłumaczył znaczenie słów opole i narok, piastowskich instytucji społecznych, o których sens historycy spierają się do dzisiaj. Książę też poddał ludność podbitą w pewien rodzaj lekkiej niewoli, ograniczając jej wolność osobistą stałym do gleby przywiązaniem. Piekosiński parokrotnie w różnych pracach opisywał kwieciście tryb życia pierwotnych Lechitów, tych, którzy potem stali się ofiarami najazdu ze strony lepiej zorganizowanych Słowian. Owi Lechici byli według niego protoplastami polskiego chłopstwa. Pędzili żywot prosty i spokojny, chociaż prymitywny. Lechici nie zajmowali się ani górnictwem, ani hutnictwem, a rolnictwo ich stało na niskim poziomie. Ale też tylko niewielka część porośniętego lasami kraju nadawała się do uprawy. Wnioskowanie historyka o życiu pierwotnego ludu słowiańskiego, żyjącego kilkanaście wieków wcześniej, opierało się, jak sam półgębkiem przyznawał, na oglądzie warunków życia małopolskiego chłopstwa i wyobrażeniach profesora uniwersytetu o jego życiu i usposobieniu. Piekosiński najpierw opisuje chatę pierwotnego Lechity. Musieli więc ograniczyć się do łatwo łamliwego chrustu i z niego wyplatać sobie ściany namiotu, który był prawdopodobnie wylepiony gliną z wierzchu, aby uchronić mieszkańców tej szatry od zimna i mrozu w zimie, od wilgoci podczas deszczów jesiennych, zaś otwarty od góry dla wypuszczania dymu. Na środku bowiem tej szatry tlił się od jesieni do późnej wiosny ciągły ogień, dla utrzymania jakiego takiego ciepła, skąd też po dziś dzień w języku poetycznym schronisko domowe ogniskiem domowym nazywamy. Taki pleciony namiot zwano pierwotnie prawdopodobnie stanem. Chata była biedna i panował w niej zaduch. Rodzina więc spędzała tyle czasu, ile się dało na zewnątrz. Szczegółów podboju nie znamy dokładnie, ubolewał historyk, ponieważ żadne dokumenty pisane z tamtych czasów się nie zachowały. Możemy wnioskować z imion i nazw. Oraz z ludności włościańskiej, żyjącej do dni naszych, która w drodze badania jej późniejszych dziejów metodą retrospektywną, dozwala nam odtworzyć sobie jakie takie wyobrażenie o owych pierwotnych osadnikach i ich kolejach, jakim w biegu dziejów podlegali. Później, pisząc o powstaniu szlachty, Piekosiński używa wprost słowa kolonizacja. Warto nadmienić, że poglądów Piekosińskiego nie podzielali już dwaj najwybitniejsi historycy polscy ówczesnego czasu: Stanisław Smolka, 1854-1924 i Michał Bobrzyński, 1848-1935. Obaj uważali, że podział społeczny w monarchii piastowskiej Wytworzył się w sposób naturalny, służąc interesom panującego i potrzebom wojennym, a więc w sposób bliski teoriom dzisiejszym. Bobrzyński, omawiając źródła z XII wieku, dochodził do wniosku, że w prasłowiańskiej Polsce cała ludność wolna zobowiązana była do służby wojskowej, a rycerstwo było zawodem ściśle osobistym, ale nie dziedzicznym. Nad rycerzami stała tylko garść możnych, potomków znacznych rodów z początkowych czasów monarchii, podporządkowanych władcy w okresie jej tworzenia. Piekosiński nigdy się nie wyrzekł swoich poglądów i, kiedy Smolka zamilkł po pierwszej polemice, uznał to za swoje zwycięstwo. Nie mógł znaleźć żadnych tak silnych argumentów, któremi by obronę moją unicestwić lub przynajmniej zachwiać potrafił. Pisał z satysfakcją o Smolce w jednej ze swoich ostatnich książek o Herbach Rycerskich, wydanej na kilka lat przed śmiercią. Przewijającym się nieustannie w tle historycznych rozważań elementem mitologii panowania było powtarzane bardzo długo i wytrwale przekonanie, że pańszczyzna w Polsce, albo była dla chłopów dobroczynna, ponieważ panowie otaczali ich ojcowską opieką. Albo przynajmniej była znacznie lżejsza niż ucisk, którego doznawali chłopi na zachodzie. Wschód nie był tu traktowany jako punkt odniesienia. Ten pierwszy pogląd powracał w dziełach starszych, drugi powraca w polskiej historiografii i publicystyce do dzisiaj. Na początku XX wieku teoria najazdu utraciła status dominującej teorii naukowej. Chociaż nadal była serio rozważana przez naukę. Przestała być politycznie użyteczna. Życiem duchowym narodu rządzili wówczas inteligenccy radykałowie, socjaliści i endecy i potrzebą polityczną, zgłaszaną historykom było podkreślanie jedności narodowej. Historyk prawa Oswald Balcer, 1858-1933, Pisał już z obrzydzeniem, że teoria najazdu święciła triumf w latach 50. wieku XIX, a w pewnym przekształceniu jeszcze po dziś dzień nauce naszej czyni wstręty. Dawał przy tym przypis do książek Szajnochy i Piekosińskiego. Polemizował też z teorią najazdu szczegółowo, kwestionując różne argumenty przytaczane na jej rzecz, na przykład wywodzenia jej z historii herbów szlacheckich. Porównawcze badania prawa pierwszych Słowian, a raczej tego, co o nim wiadomo, było dla balcera argumentem na rzecz przekonania o słowiańskiej genezie społecznego porządku. Wielu badaczy widzi w niej jedyny klucz do wytłumaczenia silnej władzy pierwszych piastów oraz zróżniczkowania ludności ówczesnej. Pisał socjolog Ludwik Krzywicki, 1859-1941. W 1904 roku. Nie wątpił, że przyszłe ziemie Polskie nawiedzały liczne rozbójnicze drużyny, a niektóre z nich mogły na nich osiąść. W wielki najazd jednak nie wierzył. Zdaniem Krzywickiego pierwotnym źródłem podziału społecznego była zawodowa specjalizacja. Rolnik nie mógł być równocześnie wojownikiem, ponieważ pochłaniała go całkowicie praca na roli. Ewolucja społeczeństwa polskiego miała dla niego naturalny charakter. Wódz zbierał daniny i budował swoją drużynę, z której powstało rycerstwo herbowe. Utrzymanie władzy nowych, nie szlacheckich już, ale inteligencko urzędniczych elit wymagało powstania nowych mitów. Chociaż, jak zobaczymy, elementy starych poglądów, np. dotyczących rzekomej odrębnej i mniej predysponowanej do zajęć umysłowych, Natury ludu polskiego miały się doskonale jeszcze w XX wieku. W latach XX-X wieku socjolog i etnolog Kazimierz Dobrowolski 1894-1987, jeden z ojców założycieli polskiej socjologii, przypisywał posłuszeństwo ludu polskiego nie tylko przemocy i przewadze materialno-organizacyjnej elit, ale także różnicy antropologicznej. Która miała dzielić chłopa od szlachcica. W słowach dobrowolskiego pobrzmiewa echo modnych wówczas teorii rasowych. Jakże bowiem uderzającym jest, że wśród szlachty spotykamy przeważnie inne typy antropologiczne niż u Włościan. Gdy u pierwszej pospolitym jest typ subnordyczny, uzdolniony, lecz lekkomyślny, i nordyczny, posiadający zmysł organizacyjny. Wśród ludu widzimy często typ tak zwany presłowiański, mniej utalentowany, rzadziej dochodzący do elity intelektualnej. Jeszcze w początkach XX wieku pogląd, że panujący i poddani w Polsce różnią się nie tylko majątkiem czy ubiorem, ale także etnicznie, miał status wiedzy naukowej, a przynajmniej uprawnionej hipotezy. Nakładał się na inne wyobrażenia elit o ludzie. Że jest niesamodzielny, prymitywny, niezdolny do rządzenia sam sobą. Lud potrzebuje więc, brzmiał wniosek, światłej opieki. Rozdział drugi. Początki do XIV wieku. Jeden. Kwiecik Jednym z pierwszych przedstawicieli ludu polskiego, o których możemy powiedzieć coś więcej, jest niejaki kwiatek albo kwiecik. Wiemy o nim dzięki opatowi z klasztorów Henrykowie, Piotrowi, który opowiedział o kwieciku potomnym w bardzo wyraźnym, praktycznym celu. Zakonnik rozpoczął spisywanie dziejów nabywania przez klasztor rozmaitych włości, wsi, łąk i lasów. Po to, aby w przyszłości nikt nie mógł podważyć prawa własności mnichów. Wykształcony opat pedantycznie relacjonował poszczególne nabytki z ich często skomplikowaną historią. Przy okazji zapisał też pierwsze zdanie w języku polskim, ale nie tym się akurat będziemy zajmować. Mnich do znudzenia podkreślał legalność i prawomocność darowizn. Pisał. To wszystko w tym celu zostało napisane, ażeby służący Bogu w tym klasztorze zawsze wiedzieli, że nie posiadają tu koło klasztoru ani jednego zagonu obcego, tylko majątności książąt tak dawnych jak obecnych. Klasztor cystersów w Henrykowie został ufundowany i uposażony w 1227 roku przez Mikołaja. Notariusza Kancelarii Księcia Śląskiego, władającego też Małopolską i Wielkopolską, Henryka Brodatego. 1165 lub 1170-1238 Wywodzący się z rycerskiego rodu małopolskiego notariusz w służbie Potężnego Księcia, zrobił karierę i zdobył majątek, który przeznaczył na ten pobożny cel. Po najeździe tatarskim w 1241 roku i śmierci syna Brodatego Henryka Pobożnego 1196 lub 1207, 1241 oraz zamieszaniu i zniszczeniach, które wywołała inwazja, opad z Henrykowa zaczął spisywać wspomniane rejestry. Moment nie był przypadkowy. Nowy książę Henryk III. 1227 lub 1230, 1266 zabrał się żwawo do odzyskiwania posiadłości książęcych przywłaszczonych podczas zawieruchy wojennej. Według ówczesnego prawa krewni właściciela ziemi, zwracając cenę nabywcy, mogli wejść ponownie w posiadanie sprzedanej dziedzicznej własności. Pochodzenie nabytków miało więc dla klasztoru duże znaczenie. Trosce opata o kościelny majątek zawdzięczamy jeden z najbardziej fascynujących i najwcześniejszych dokumentów dotyczących relacji między rządzącymi a rządzonymi w polskim średniowieczu. Opat Piotr wspominał chłopa kwiecika życzliwie, ponieważ dzięki niemu znacznie powiększył się klasztorny majątek. Oby następcy nasi raczyli modlić się za tego chłopa kwiecika, pisał. Dowiadujemy się, że kwiecik był synem i jednym ze spadkobierców wieśniaka głąba, który wykarczował część lasu i założył w tym miejscu osadę głębowice. Później kwiecik założył wieś kwiecikowice, która weszła w skład dóbr klasztornych. Między dziedzicami wspomnianego wieśniaka głąba był później pewien wieśniak, ponad innych zamożniejszy. Imieniem kwiecik to jest kwiat. Tento kwiecik swoim nicpoństwem i cudactwem często o wielki śmiech przyprawiał księcia pana Henryka Starego i jego otoczenie. Przeto na dworze księcia był w swoim czasie lubiany ponad innych krewniaków swoich. Kwiecik zmarł cztery lata po najeździe Tatarów w 1245 roku. Był już wówczas, jak pisze opat Piotr. Bardzo starym człowiekiem. Nie miał jednej ręki, a drugą miał mieczem tak skaleczoną, że nie mógł nią całkiem ruszać. Przeto, że i na ciele, i pod względem majątku był niezmiernie biedny, a jak powiedziano, bardzo stary, pan Henryk, pierwszy opat tego klasztoru i następca jego pan Bodo, żywili tego wieśniaka aż do jego śmierci. Żył zaś aż do czwartego roku po ustąpieniu Pogan z tej ziemi. Ten tedy chłop kwiecik, ponieważ jak wyżej powiedziano, brak mu było jednej ręki, a drugą miał bez pożytku dla siebie, nazywany był podówczas przez Polaków Kika. Otóż ten wieśniak, ponieważ po założeniu klasztoru przed i po najeździe Pogan, bardzo często tu chleb pożywał, opowiedział nam wszystkie stare dzieje posiadłości dookoła terytorium tego klasztoru. Mnisi mieli więc powody, aby Kwiecika wspominać z sympatią. Odwdzięczał się im za opiekę na stare lata, opowiadając ze szczegółami historię okolicznych ziem i tym samym dostarczając Opatowi Piotrowi argumentów potwierdzających klasztorne prawo do włości. Klasztor otrzymał również Kwiecikowice – albo decyzją kwiecika, albo pośrednio za jego wstawiennictwem. Na miejscu osady stanęły, jak pisał opat, zabudowania klasztorne. Tyle jednak będzie pewne, że kwiecik co najmniej był darodawcą swej własnej tam cząstki gruntów i że więc miał pełne prawo nią rozporządzać. Kwitował ten fragment księgi sto lat temu z okładem, Wybitny mediewista Antoni Małecki 1821 1913. Tyle wiemy o kwieciku. To bardzo wiele jak na człowieka z ludu. Nie jest to życiorys ciemiężonego chłopa, jak odnotowywali z pewnym zaskoczeniem historycy, komentujący odnalezioną w połowie XIX wieku księgę. Kwiecik miał barwne życie. Po pierwsze, bardzo prawdopodobne, że brał udział w wyprawach wojennych. Był jednak, co podkreśla źródło wiele razy, chłopem, a nie rycerzem. Po drugie, rozporządzał sam swoimi dobrami, które jego potomkowie mogli dziedziczyć. To także nie było niczym oczywistym. Po trzecie, ów chłop miał swobodny wstęp na dwór książęcy, rozmawiał z księciem, żartował z nim i był na dworze lubiany, gdyż o wielki śmiech przyprawiał co świadczy o względnie niewielkim dystansie społecznym, trudnym do wyobrażenia w późniejszych wiekach, na temat których zachowało się znacznie więcej źródeł pisanych. Mediewiści, jak zobaczymy za moment, mają różne teorie dotyczące grup społecznych w ówczesnej Polsce. Nie wiemy oczywiście, na ile biografia kwiecika była reprezentatywna dla jego grupy społecznej. Można przypuszczać jednak, że jego status był wyjątkowy, na co wskazuje fakt, że opad poświęca mu tyle uwagi. Kwiecik był spadkobiercą Włościanina Książęcego, z łaciny Rusticus Ducis. Na ile byli oni właścicielami swojej ziemi, a na ile pozostawali podporządkowani woli księcia, który mógł ich z niej usunąć, tego nie wiemy, a poglądy historyków różnią się w tej sprawie. W innym miejscu, przedstawiając spór klasztoru z mieszczanami z Ziębic 1282, następca opata Piotra, także o imieniu Piotr, pisze, że skuszeni przez szatana mieszczanie przelicytowali klasztor podczas zakupów wsi Muszkowice. To zmusiło opata do przebicia oferty i w efekcie opactwo dopłaciło do tej transakcji aż dwieście grzywien więcej, niż miało zamiar. Wydano na muszkowice siedemset zamiast pięciuset. Była to dla zakonnika nie tylko gospodarcza, ale także moralna katastrofa. Oburzył się tak bardzo, że zagroził mieszczanom z ziembic wiecznym zatraceniem. Mimo takiej jednostronności księga jest kopalnią wiedzy o stosunkach społecznych w tamtej epoce oraz o życiu mieszczan i chłopów, ludzi, Którzy zazwyczaj rzadko interesowali kronikarzy. Mówi o nich w sposób, który pozwala wnioskować o relacjach społecznych, dystansie, stosunkach władzy w owym czasie. Pierwszy opat Piotr opowiedział też historię sporu o las, którego stronami byli chłopski ród piroszowiców, klasztor, książę Henryk oraz chciwy rycerz Stefan Kobyla-Głowa. Kiedy zmarł notariusz i fundator klasztoru Mikołaj, Rycerz Stefan uknął intrygę. Namówił ród bogatych chłopów, piroszowiców, żeby zażądali od księcia zwrotu lasu głębowice. Ci chłopi, wieśniacy księcia, rzekli do księcia: Panie, ten las został nam gwałtem zabrany przez przemoc notariusza twego pana Mikołaja. My zaś, jeżeli taka jest łaska twoja, powinniśmy go posiadać prawem dziedzicznym. Ponieważ stary głąb był rodzonym bratem naszego dziadka Pirosza. Książę, jak pisze opat Piotr, uwierzył swoim wieśniakom, odebrał las klasztorowi i oddał go domniemanym spadkobiercom głąba. Wówczas chytry rycerz Stefan przystąpił do działania. Sprezentował Henrykowi bardzo drogiego konia, którego wartość oceniano, jak odnotował skrupulatnie opat, na 28 grzywien srebra. Książę przyjął prezent i odpowiedział, że zrewanżuje się w sposób, którego rycerz sobie zażyczy. W księdze wybrzmiewały żal i złość opata, który relacjonował klasztorną krzywdę. Stefan z uszanowaniem, a radośnie przystąpił do księcia, mówiąc: Panie, ty wiesz, że ci jak najchętniej służę. Lecz mam skromne posiadłości, przeto proszę, bym tobie, panu memu. Tym lepiej zdolny był służyć, abyś mi raczył nadać las, który ci właśnie przypadł. Usłyszawszy to książę, pan i przywoławszy pomienionych wieśniaków, nadał las temuż wielekroć pomienionemu Stefanowi. Ostatecznie opat odkupił las od Stefana, który natychmiast po otrzymaniu go od księcia zaczął szukać kupca. Książę w końcu przyznał, że rycerz otrzymał las niesprawiedliwie. Kiedy po sześćdziesięciu latach pojawił się prawdziwy potomek głąba, dostał od klasztoru dwadzieścia dziewięć grzywien za rezygnację ze swoich praw. O wieśniakach z rodu Pirosza dowiadujemy się tutaj tyle, że są ludźmi księcia, że są zamożni, że mogą dochodzić swoich praw przed jego obliczem i że książę jest bardziej skłonny ich wysłuchać właśnie dlatego, że są jego ludźmi. Równocześnie jednak to, co im dał, może im jednym ruchem odebrać i oddać rycerzowi, a więc człowiekowi o wyższej pozycji społecznej. Ważne jest, że wieśniacy w tych wszystkich sporach nie stoją na przegranej z góry pozycji. Klasztorowi książę mógł odebrać własność tylko w dobrze uzasadnionym prawnie przypadku, swoim wieśniakom wedle uznania, nawet jeśli chroniła ich zasada dziedziczenia. Wynika z niej, że owi dziedzice z łaciny Heredes, przedstawiciele kategorii chłopów posiadających dziedziczne prawo do ziemi, nie byli jej właścicielami w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Przysługiwało im jedynie prawo jej użytkowania, które mogło zostać przez księcia odwołane, właściwie w dowolnym momencie. Żarty z księciem żartami, bliskość bliskością, ale kiedy przychodziło do interesów. Książę mógł ich łatwo usunąć z ziemi. Nadanie i prawa wszystkich naszych poddanych zależą od naszego chce lub nie chce miał powiedzieć książę Henryk Brodaty. Historii takiego dysponowania przez księcia majątkiem jego poddanych znamy więcej. Na przykład w 1279 roku książę Bolesław V wstydliwy, 1226, 1279. Przywilejem dla Kapituły Katedralnej Krakowskiej, wyrzucił swoich wieśniaków ze wsi Goszczy, nadał ich ziemię kapitule, a ich samych przeniósł do innych wsi, nakazując im przy okazji wieczyste milczenie w sprawie dziedzin, z których ich wyzuł. 2. Wczesne Państwo zbudowane na przemocy i podboju. Oto przykład historii ze źródła, jednego z najstarszych i zarazem najpełniejszych, do ludowych dziejów najdawniejszej Polski. Większość tego, co o nich wiadomo, pozostaje w sferze hipotez, mniej lub bardziej prawdopodobnych, często budowanych na znacznie bardziej wątłych podstawach źródłowych niż księga henrykowska. Próba rekonstrukcji obrazu życia społecznego naszych przodków w najwcześniejszych wiekach. Przypomina odtwarzanie wielkiej i bogatej mozaiki na podstawie kilku zachowanych fragmentów. Z czasów przed Księgą Henrykowską zachowały się same okruchy, przede wszystkim teksty immunitetów, czyli nadawanych przez władców zwolnień ze świadczeń na ich rzecz. Z lakonicznych i często wieloznacznych wzmianek o stosunkach społecznych w takich dokumentach Historycy próbują zrekonstruować cały obraz społeczeństwa najwcześniejszych wieków państwa polskiego. Co zatem możemy powiedzieć o tych mieszkańcach średniowiecznej Polski, którzy nie należeli do elity? Zanim do tego dojdziemy, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o źródła państwowości: po co naszym przodkom potrzebne było państwo, a jeśli to wszystkim, czy tylko niektórym? dlaczego w ogóle powstało, jaki pierwotnie miało charakter. Dyskusje historyków na ten temat od samego początku ukształtowało wyobrażenie tego, czym jest narodowa wspólnota. Przykładów takiego mechanizmu, projektowania aktualnych idei i poglądów na przeszłość można bez trudu wyliczyć dziesiątki, jeśli nie setki. Odwołajmy się tylko do jednego, ważnego z punktu widzenia tej książki. W wydanej w 1846 roku broszurze Stracone obywatelstwo stanu kmiecego ojciec-założyciel nowoczesnego pisarstwa historycznego w Polsce, Joachim Lelewel, 1786-1861, opisywał źródła podziałów społecznych na ziemiach polskich. Kraina między Wisłą a Wartą, gdzie Polska powstała, miała dwie Prawem i położeniem, różne klasy mieszkańców, czyli dwa stany obywateli, lechów i kmieci. Nie zamierzam sięgać początku tego, ani dochodzić, ani domniemywać się, jakim sposobem to zrozmaicenie nastało. Bo to zanika w ciemnej i zbyt odległej przeszłości na całym polu sławiańszczyzny. Dość mi oczywiście widzieć, że taki dwu stanów byt. Miał nie dopiero miejsce przed wprowadzeniem do Polski chrześcijaństwa. Widzę, że wszystkie narodowe i miejscowe powieści polskie, mazowieckie, krakowskie, o ich bycie dostatecznie upewniają. Z tych klas Lechicka, aristokracką nierówności zasadę, kmiecia, gminną równości wyobrażały. Podział na szlachtę i chłopów według Lelewela nie tylko sięga więc czasów starożytnych, ale jest także genetycznie wpisany w kościec narodu. Sama własność ziemska zaś, jak pisze, była posiadana pod warunkiem obowiązków oraz poczytywana za własność narodową i tylko powierzana w posiadanie. Istniała zatem, powiadał Lelewel, równowaga pomiędzy tym, co człowiek posiadał, a jego zobowiązaniami wobec wspólnoty. Historyk używał słowa naród wobec mieszkańców ziem Polski przed Mieszkiem. Traktował je również jako naturalną całość. Lelewel uważał także, że Lechowie i Kmiecie mieli równe prawa. Za możnością osobistą lub rodzajem posiadanej ziemi nieco dotknięte. Zgromadzenia sądowe i narady, na których podejmowano najważniejsze decyzje, były wspólne. I jedni i drudzy piastowali najwyższe urzędy. Idealizując przeszłość, historyk nie twierdził jednak, że w pradawnym społeczeństwie polskim nie zdarzały się konflikty. Przeciwnie od czasu do czasu krwią się rumieniła ziemia w zatargach pomiędzy arystokracją a ludem. O ile jednak możni Lechowie mieli przewagę w czasach pokoju, o tyle powstania kmieci Utrzymywały całe społeczeństwo w stanie równowagi. Całą tę społeczną konstrukcję podtrzymywał zaś duch gminny, który rozbijał zamachy na to zgodne w sumie szlachecko-ludowe gminowładztwo. Tę chwiejną równowagę zburzył według Lelewela kontakt ze światem zewnętrznym. Uległość Kmieca wpływem cywilizacji przynaglony postęp wzięła, ubolewał historyk. Przełomem było wyniesienie jednego człowieka ze stanu kmiecego, ziemowita, do godności książęcej. Oddajmy głos Lelewelowi. Kmiecie chwilę z wyniesienia ziemowita zadowoleni i ucieszeni, nic na tym nie zyskali. Lechi sprawowali państwo i w obywatelskiej czynności mieli przewagę. Coraz to trudniej, coraz niepodobniej stawało się kmieciom do dostojeństw i wysokich dochodzić urzędów. Lechicka arystokracja przywłaszczała sobie dostojeństwa i coraz od innych urzędów gmin oddalała, sobie je czyniąc wyłączną własnością. Lechickie polan pod przywództwem piastów zdobycze rozciągały na wszystkie strony lechów przewagę, a gmin wszędzie ścieśnienia doznał. Odziemowita i następców, mające otuche chrześcijaństwo zmieniało obyczaj, nowy wprowadzało. Lechi w nowym porządku rzeczy, z wejściem i postępem łacińskiej cywilizacji, znajdowali nowe środki do zapewnienia, umocowania i uzupełnienia swej powagi, swego panowania. O przywróceniu zupełnym praw kmiecego stanu, które zbyt długim wyjściem z czynu, niezmiernej ujmy doznały. Już więcej mowy nie było. W opowieści Lelewela, w większości dodajmy wymyślonej przez autora, nieopartej bowiem na źródłach, pojawił się mit raju utraconego. Słowiańskiego, narodowego gminowładztwa, zaprzepaszczonego przez nieunikniony kontakt z cywilizacją zachodnią. Przy okazji historyk opowiedział także o początkach państwa i narodu. I państwo, i naród były dla niego dane przez naturę, wywodziły się bowiem z przyrodzonej bliskości plemion i wspólnot rodowych, tworzących rdzeń państwa piastowskiego. Zetknięcie przyszłych Polaków z cywilizacją zachodu miało więc w opowieści Lelewela, jak i w wielu innych jej podobnych opowieściach o początkach państwa, dwuznaczny charakter. Z jednej strony oznaczało awans materialny i polityczny, Przejście z plemiennego, dziecięcego stanu bytowania do rodziny dorosłych monarchii i narodów. Z drugiej, Polakom przyszło za to zapłacić cenę w postaci pozbawienia większości narodu, stanu kmiecego, praw obywatelskich, które pierwotnie posiadała. Tworzenie takiej legendy nie było przypadkowe. Lelewel, zwolennik demokratycznych przemian społecznych, dostarczał im uzasadnienia przedstawiając je jako sprawiedliwy powrót do idealnej narodowej przeszłości. Był też jednym z założycieli Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, o którym powiemy więcej w rozdziale piątym. Podobnych opowieści pełna była XIX-wieczna i po części XX-wieczna literatura historyczna. W przywoływanej już wcześniej historii pierwotnej Polski Juliana Bartoszewicza Naród wywodzi się bezpośrednio ze wspólnoty rodowej. Narody słowiańskie powstały więc jako federacja rodzin i rządzone były jak rodziny, z wyrozumiałością, ale też z patriarchalną surowością. Z narodu w organiczny sposób powstawało państwo. Skaził życie słowiańskie dopiero kontakt z cudzoziemcami, którzy wnieśli do rodzimej idylli swoje obce ambicje. Sprawy wspólne, dotyczące się wielu rodzin, jednością złączonych w pewien rodzaj narodu, rozstrzygały się na zgromadzeniach publicznych, na wiecach, na których głosowali sami ojcowie, żupanowie, kniazie. Ale nie zawsze wiązało to Słowian, co na tych zgromadzeniach uchwalili. Każdy postępował, jak mu się zdawało najlepiej, najstosowniej. Chyba wojna groziła. Gotując się tedy na wojnę, słowiańscy ojcowie nasi wybierali sobie wodzów, których nazywali doskonale wojewodami, to jest dowódcami wojów, wojowników. Po wojnie wracali do swoich domów, każdy do siebie. Wojewoda przestawał być zwierzchnikiem, był tylko jak dawniej ojcem swojej chaty, panem w rodzinie. Ale bywało, że wojewodowie na polu boju nabierali sławy, której odblask zawsze uszlachetniał nie tylko osoby, ale i rodziny. Znakomici lub szczęśliwi wojownicy i rozumni być musieli, takie było przekonanie powszechne. Wróciwszy więc na skromne stanowisko w chacie, nie tracili wpływu na współbraci. Dawni Słowianie wybrali pierwszego władcę dlatego, żeby ich bronił od przemocy nieprzyjaciela. Władza usłowian zawsze była więc zacną, ojcowską, nie dla panowania, ale dla opieki nad ludem, dla dobra ogólnego. Patriarchalna władza pozostawała bezpośrednią spadkobierczynią patriarchalnego obyczaju w rodzinie, w której, według Bartoszewicza, panowały szacunek wzajemny, niewymuszone posłuszeństwo, roztropność i łagodność. Warto zestawić te opowieści z tym, co ma do powiedzenia o powstawaniu pierwszych państw dzisiejsza antropologia, archeologia i nauka historyczna, także dotycząca terenów Polski. Przeszłość opisuje się w nich często w kategoriach brutalnego politycznego realizmu, rywalizacji i akumulacji zasobów, zarówno materialnych, jak i symbolicznych. Samo założenie państwa jest związane z fundacyjnym aktem przemocy, Narzuceniem władzy przez zorganizowaną elitę poddanej mniejszości, oraz wywłaszczeniem, zaborem części dóbr na rzecz nowego organizmu. Nic też w tym dziwnego. Budowa struktur państwowych wymaga zasobów, a te zasoby kontrolująca państwo elita musi skądś pozyskać. Być może najlepszy ostatni przykład takiego modelu powstania pierwotnego państwa. Można znaleźć w wydanej w 2017 roku książce amerykańskiego antropologa Jamesa C. Scotta, do którego różnych prac będziemy jeszcze nawiązywać wielokrotnie. Jej tytuł Against the Grain, a Deep History of the Earliest States, zawiera grę słów dosłownie jest to idiom oznaczający działanie wbrew czyjejś woli. Odnosi się jednak zarazem do kontroli nad zbożem, głównym zasobem umożliwiającym powstanie i funkcjonowanie państwa oraz jego aparatu. Scott analizuje powstanie najwcześniejszych państw, jakie znamy, przede wszystkim pierwszych miast królestw z dorzeczy Tygrysu i Eufratu. Paradoksalnie wiadomo o nich więcej niż o państwie pierwszych piastów. Ale także starożytnego Egiptu i chińskiej monarchii Qin oraz pierwszych stuleci panowania dynastii Han. Wczesne państwa, pisze Scott, były przede wszystkim machinami kontroli populacji. Zbierały one w jednym miejscu możliwie dużą grupę poddanych, którzy produkowali nadwyżki konsumowane przez elitę, władców, możnych, urzędników, kapłanów i ich rodziny. Troska o pozyskanie populacji i kontrolę nad nią była w samym centrum wczesnej państwowości. Kontrola nad żyznym i dobrze nawodnionym obszarem nie znaczyła nic, dopóki nie uczyniła go produktywnym populacja rolników, którzy by na nim pracowali. Postrzeganie wczesnych państw jako maszyn kontroli populacji nie jest bardzo odległe od prawdy, o ile dostrzeżemy, że maszyna była w złym stanie i często się rozpadała, nie tylko z powodu złego sprawowania władzy. Państwo pozostawało tak skoncentrowane na liczbie i produktywności swoich udomowionych poddanych, jak pasterz może opiekować się swoim stadem, a farmer uprawiać swoje pole. Państwo powstawało wówczas, kiedy istniały zasoby, które elita i jej aparat poddawały kontroli, odbierając poddanym to, co wyprodukowali podczas niezliczonych godzin pracy na roli. W wypadku pierwszych miast królestw było to zboże tylko ono dawało się przy tamtejszym poziomie technologii przechowywać przez dłuższy okres i przede wszystkim mierzyć. Stąd liczne zachowane do dziś świadectwa oficjalnych państwowych miar i tabliczki z rejestrami podatków oraz danin, oraz też niszczenie miar w trakcie powstań i buntów. Władca był jednak nikim bez poddanych. Stąd jednym z głównych imperatywów każdego wczesnego państwa jest skupienie populacji możliwie blisko centrum władzy gdyż kontrola nad ludnością malała bardzo szybko w miarę oddalania się od administracyjnego centrum, dlatego częste podróże średniowiecznych władców po kraju nie zaskakują. W świecie pierwotnych państw opisywanych przez Skota wojny toczyły się przede wszystkim o poddanych. Władca kupował ich od barbarzyńców lub zdobywał w czasie wypraw wojennych. Zabijanie ludności w kraju przeciwnika było nieopłacalne w ten sposób pozbywano się bowiem najcenniejszego zasobu, który należało raczej sprowadzić do swojego administracyjnego centrum. Rynki niewolników były funkcjonalnymi odpowiednikami rynków, na których sprzedawało się konie i bydło paradoksalnie brutalności wczesnych państw oraz ich skłonności do prowadzenia wojen i przesiedlania populacji podbitego przeciwnika, często na długie dystanse, towarzyszyła kruchość tych organizmów. Pierwszą barierę stanowiła przyroda. Rozwój wczesnego państwa nieuchronnie prowadził do katastrofy ekologicznej. Koncentracja ludności na niewielkim terytorium ponieważ tylko takie może kontrolować władca i jego drużyna, łączy się nieuchronnie z wycięciem lasów oraz wyjałowieniem gleby. Kilka lat niepomyślnych zbiorów, susze czy powodzie oraz inwazja sąsiada prowadziły do rozpadu pierwotnego państwa. Scott ma ogromnie dużo sympatii wobec barbarzyńców, czyli ludów żyjących poza stanem udomowienia i poza państwowymi strukturami. Nie ulega wątpliwości i badania archeologiczne wydają się to potwierdzać, że poziom życia ludów wędrownych był wyższy niż osiadłych i poddanych kontroli władzy. Dola rolnika była bardzo ciężka. Wykopaliska na cmentarzach pokazują, że przedstawiciele ludów osiadłych bywali często niżsi, drobniejsi i cierpieli na wiele chorób, w tym wynikających z monotonnej diety i częstego niedożywienia. Rolnik o każdą kalorię pożywienia musiał toczyć trudny i nierzadko skazany na porażkę bój nie tylko z przyrodą, ale także z poborcą podatków. Upadek wczesnego państwa przez dawniejszych historyków traktowany jako katastrofa i zagłada cywilizacji, dla jego mieszkańców oznaczał często wzrost poziomu życia. Rozpadała się bowiem opresyjna struktura, która wyciskała poddanych do cna odbierając każdy gram wyprodukowanego zboża, który przekraczał minimum wystarczające do przeżycia. Rozpad organizmu państwowego był zatem katastrofą tylko dla elity. Ta niewielka grupa albo ginęła, albo rozpraszała się, a reszta poddanych oddychała z ulgą, do momentu, w którym państwo odrodziło się ponownie, z nową dynastią i w nowych granicach. Historycy łatwo przeceniają znaczenie rozpadu pierwotnego państwa, przekonuje Scott, ponieważ wraz z jego zanikiem tracą źródła pisane. Umiejętność pisania jest nierozerwalnie związana ze sprawowaniem władzy, pismo jest jej symbolem i narzędziem kontroli. Doskonale znany historykom i potwierdzony przez archeologów kryzys pierwszego państwa piastowskiego dobrze wpisuje się w model Scotta. Pomiędzy 1030 a 1040 rokiem groziło mu całkowite zniszczenie. Nie wiązało się to jednak z żadną klęską militarną, lecz raczej z implozją. Kronikarze piszą o buncie możnych, później o powstaniu ludowym. Władca schronił się za granicą. Kraj pogrążył się w społecznych niepokojach. Niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, czytamy w znanym fragmencie kroniki Gala, który komentuje z żalem, że równocześnie porzucali oni religię chrześcijańską, postrzeganą zapewne jako podpora książęcego systemu wyzysku. Jak czytamy w kronice Kosmasa, mieszkańcy Giecza, jednego z głównych grodów, Poprosili księcia Brzetysława, który najechał pogrążone w konfliktach państwo w 1038 roku, o przeniesienie ich do Czech wraz z bydłem i pozostałym majątkiem. Brzetysław łaskawie się zgodził, twierdził kronikarz. Oprócz zgromadzonych przez piastów dóbr materialnych, zabrał zatem to, co mieli najcenniejszego poddanych. Wracający do kraju Kazimierz Odnowiciel 1016-1058 musiał stoczyć ciężką walkę o władzę z Masławem lub Miecławem, możnym panem, który usiłował zbudować swój własny ośrodek władzy. Dziadek Miecława, jak pisał wiele lat później Wincenty Kadłubek, 1150 1223 z rodu niskich sług pochodził. Jak kadłubek odnotowuje z niemałą satysfakcją, skończył też podle. Kronikarz wypomina mu plebejskie pochodzenie ustami prusów, do których Miecław uciekł i którzy go po torturach powiesili: Do góry dążył, w górze jesteś. W legendzie założycielskiej samych piastów było chłopskie pochodzenie, ale uzurpatorowi zostało ono z satysfakcją wytknięte człowiek z ludu musiał znać swoje miejsce 3 Mechanizm pierwszego państwa Sednem modelu wczesnej państwowości była więc kontrola elity nad zasobami, które jest ona w stanie zgromadzić, weryfikować i przeznaczać nie tylko na swoją konsumpcję, lecz także na utrzymanie aparatu przymusu i kontroli. Poborców danin, drużyny książęcej i kapłanów czyli osób, których główną rolą było legitymizowanie władzy. Nieprzypadkowo też państwa powstawały najpierw w żyznych dorzeczach wielkich rzek: tygrysu i eufratu, Nilu czy Jankcy. Przy ówczesnej technologii wytwarzania żywności tylko tego typu rejony pozwalały na produkcję wystarczającej ilości nadwyżek, utrzymanie aparatu państwowego oraz na skupienie względnie dużej liczby ludzi na niewielkim terytorium co umożliwiało ich skuteczne kontrolowanie. Z tej perspektywy, ziemie przyszłego państwa polskiego we wczesnym średniowieczu nie były dobrym terytorium do budowy państwowości i trudno być zaskoczonym, że wyłoniła się ona tak późno. Pełne lasów i mokradeł, niełatwe do podróży i uprawy, pozostawały bardzo rzadko zaludnione. Na terenie państwa pierwszych piastów, zajmującego powierzchnię prawdopodobnie zbliżoną do obszarów współczesnej Polski, mieszkało zapewne, według szacunków, od 900 tysięcy do nawet 2 milionów 200 tysięcy ludności. Ale najczęściej przyjmowana liczba to milion 200 tysięcy. Dawałoby to gęstość zaludnienia na poziomie 5-6 osób na kilometr kwadratowy. Około tysięcznego roku ziemie uprawne, stanowiły zaledwie około 16% jego powierzchni. Świadczyłoby to o bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego w porównaniu do krajów zachodnich, w szczególności Francji, Włoch czy Niderlandów. Ten ekonomiczny dystans utrzymywał się przez całe średniowiecze i przyczyniał się, zdaniem jednego z najwybitniejszych polskich historyków gospodarki, Mariana Małowista, 1909-1988. Do powolnego wzrostu gospodarczego na ziemiach polskich, także w kolejnych stuleciach. U szczytu średniowiecza, przed epidemią dżumy w połowie XIV wieku, gęstość zaludnienia w krajach Europy przedstawiała się następująco: Francja 35 osób na kilometr kwadratowy, Włochy od 27 do 30, Anglia 10. Niemcy 10 do 11 osób na kilometr kwadratowy, dane nieco hipotetyczne. W tym samym czasie gęstość zaludnienia w środkowo-wschodniej Europie wynosiła: Polska 6 do 7 osób na kilometr kwadratowy, Czechy 8 do 10, według niektórych szacunków nawet 15 osób na kilometr kwadratowy, Węgry gdzieś pomiędzy tymi dwoma krajami. Inne, nowsze szacunki mówią o gęstości zaludnienia na ziemiach polskich w latach 40. XIV wieku na poziomie 8 osób na kilometr kwadratowy. Niemcy 10, Anglia 15, Francja 20 osób na kilometr kwadratowy. Małowist pisał, że w tamtych czasach człowiek stanowił zasadniczy czynnik produkcji, a więc gęstość zaludnienia i dynamika jej wzrostu działały jako bardzo ważna stymulacja wzrostu gospodarczego. W istocie można posunąć się dalej. W świecie gospodarki maltuzjańskiej gęstość zaludnienia stanowi ścisły wyznacznik poziomu rozwoju gospodarczego. Przypomnijmy, w wydanym po raz pierwszy w 1798 roku prawie ludności pastor Thomas Robert Malthus 1766-1834, przekonywał, że populacja ludzi rządzi się tymi samymi niezmiennymi zasadami, co naturalna gospodarka wszystkich zwierząt. Liczebność zwierząt i ludzi zależy od tego samego dostępności pożywienia. Tak jak zwierzęta, człowiek rozmnaża się, dopóki brak żywności nie postawi granicy przyrostowi populacji. Wzrost produkcji żywności, spowodowany na przykład lepszymi technikami uprawy, zawsze będzie prowadził do wzrostu liczby ludności. Dlatego w świecie maltuzjańskim nie jest możliwy stały wzrost powszechnego dobrobytu. Wzrost liczby ludzi powoduje, że ich dochody, zgodnie z prawem podaży i popytu, zawsze zmierzają do granicy minimum egzystencji. Czasami ten proces może trwać przez pokolenie czy dwa, i wówczas ludzie mogą cieszyć się nieco większym dobrobytem, jak w Europie Zachodniej po wielkiej epidemii dżumy w XIV wieku. Jednak stały wzrost poziomu życia jest niemożliwy. Postęp technologiczny przynosi tylko wzrost liczby ludności zakładając, jak pisał Malthus, że pasja pomiędzy płciami jest stała i że liczba ludności zawsze rośnie szybciej niż produkcja żywności. W modelu tym, to interesujący paradoks, różnice społeczne miały więc inne znaczenie niż dzisiaj. Efektywne podniesienie poziomu życia większości było na dłuższą metę niemożliwe. Dlatego niezależnie od tego, ile ziemi i bogactw skupili w swoim ręku władca i jego towarzysze, poziom życia ich poddanych zmieniał się w bardzo niewielkim zakresie tylko ludzi w państwie przybywało lub ubywało. Wzrost poziomu życia mas był zawsze chwilowy, a ogromna większość ludzkości nieustannie żyła na granicy głodu. Wyrwanie się z maltuzjańskiej pułapki było możliwe tylko dzięki postępowi technologicznemu. Żeby realne dochody zwiększały się, produkcja żywności musiałaby rosnąć szybciej od liczby ludzi. Przez wiele stuleci zmiany technologiczne zachodziły jednak zbyt wolno. Jeżeli przyjąć, że liczba ludności rosła w tempie równym rozwojowi technologii, to okaże się, że wzrost wydajności produkcji od 1000 do 1820 roku nie przekraczał średnio procenta rocznie, czyli sięgał zaledwie 1,3 dwudziestowiecznego poziomu. Zatem skoro w X wieku gęstość zaludnienia państwa Piastów była wielokrotnie niższa niż gęstość zaludnienia w Królestwie Roberta II Pobożnego 972 władcy Francji, pokazywało to w praktyce przepaść w technikach uprawy, organizacji produkcji oraz w ogólnym poziomie rozwoju gospodarczego. Władcy Polski podobnie jak władcy innych krajów środkowej i wschodniej Europy, przez stulecia byli biedniejszymi kuzynami potężnych monarchów Zachodu, chyba że, jak rosyjscy carowie, panowali nad naprawdę ogromnymi terytoriami. Mamy więc kraj ubogi, rzadko zaludniony, o niskim poziomie kultury materialnej w porównaniu z Zachodem. Jak mogło na nim powstać państwo? Niedawne odkrycia archeologiczne sugerują, że państwo piastów wyrosło dosłownie w ciągu kilku dekad. Nie wykształciło się też raczej, jak sądziło wcześniej wielu historyków, na drodze ewolucji z organizacji plemiennych, stabilnych, budowanych na fundamencie rodowego pokrewieństwa organizmów społecznych. Bardzo trudno też wytyczyć jasną granicę pomiędzy władzą plemiennego wodza, a władzą państwową. Poszczególne plemiona mogły długo wchodzić w skład większego organizmu, zachowując w różnym stopniu swoją odrębność. Powstanie księstwa Mieszka wypada więc uznać za realizację klasycznego scenariusza opisywanego między innymi na przykładzie wczesnych państw afrykańskich. Jego zalążkiem są wódz i jego drużyna. To jądro formuje się wówczas, kiedy na danym terytorium pojawiają się zasoby, które można kontrolować i po które opłaca się sięgnąć. Zarówno w wypadku wczesnych państw afrykańskich, jak i zapewne państwa mieszka, tym zasobem byli ludzie. Niewolnicy, których można było sprzedawać zagranicznym kupcom, główny towar eksportowy niezbyt żyznego i pozbawionego innych bogactw terytorium. Władca kontrolował jego centrum, Przesiedlał tam podbitą ludność, ale im dalej, tym bardziej jego władza słabła. Na peryferiach ograniczała się ona do pobierania okazjonalnych danin i odbierania takich hołdów. Pograniczni władcy mogli wspierać księcia, wysyłając mu oddziały zbrojne do pomocy w razie potrzeby. Później, i znów historia Afryki dostarcza tutaj przykładów, Instytucje nowego państwa mogły być formowane i przekształcane na wzór krajów sąsiednich. Gospodarka peryferyjnego państwa mieszka, podporządkowana była jego relacji z europejskim centrum. Wczesne afrykańskie państwa, w znakomitej większości, powstały dlatego, że zaistniał zewnętrzny popyt na towar, który mogły eksportować w tym wypadku niewolników na plantacje za Atlantykiem. Były też Podobnie jak państwo mieszka i wczesne państwa opisywane przez Skota, podatne na kryzysy, które często prowadziły do ich rozpadu i zastąpienia przez organizm uformowany wokół innego administracyjnego centrum. Grody powstają wówczas szybko i równie szybko znikają z mapy, a archeolodzy odkrywają stulecia później ślady pożarów. Tak było w Czechach, kiedy w XIX-X wieku. Jednoczyła je dynastia przemyślidów. I tak było we wczesnym państwie piastów parę dekad później. Państwo piastowskie, jak wskazują na to na przykład badania archeologiczne grodów w Wielkopolsce, pojawia się od trzeciej dekady X wieku, a jego rozwój demograficzny wywołany był przyczynami politycznymi. To władza spowodowała koncentrację ludności i powstanie grodów, a nie na odwrót. Czy było w tym procesie dużo przemocy? Tego nie wiemy. Jedna z teorii dyskutowanych przez specjalistów głosi, że sam ośrodek państwa, pomiędzy gnieznem a Poznaniem, na obszarze mniej więcej pięciu tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc relatywnie niewielki, powstał na mocy umowy czy ugody. I dopiero dalsze rozszerzanie granic piastowskiej władzy odbyło się dzięki podbojowi. Mógł być w tym, jak spekulują historycy, także element transakcji. W zamian za zrzeczenie się rozmaitych elementów władzy, piastowie gwarantowali mieszkańcom mir, porządek sakralny, społeczny, gospodarczy oraz militarny. W zamian za opiekę otrzymywali władzę polityczną i daniny. Nie jest jasne, czy głównym ośrodkiem tego państwa był układ czterech grodów. Gniezna, Poznania, Giecza i Ostrowa Lednickiego. Te dwa ostatnie miały być rezydencjami piastów. Czy też znajdował się on w okolicach Kalisza? Mechanizm formacji pozostawał ten sam. Konkurencyjna teoria mówi o podboju. Wódz, którego imienia nie znamy, uformował państwo, łącząc w brutalny sposób w jeden organizm bardzo różne wspólnoty lokalne. W obu tych koncepcjach fundamentem wczesnego państwa piastowskiego, albo na pograniczach, poza granicami niewielkiego centrum, albo na całym obszarze, była jednak przemoc. Scalenie podbitych wspólnot, których na początku nic poza władzą księcia nie łączyło w jeden podmiot, musiało być procesem bolesnym i zapewne krwawym. Nie istnieją jednak na ten temat źródła pisane. Trudno też mówić o jakiejkolwiek spójności czy jednolitości etnicznej tego terytorium. Nie ma mowy więc o pokojowym zjednoczeniu ziem polskich przez plemię Polan, przyszłych Polaków, jak twierdzili historycy jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Istnienia plemienia Polan nie potwierdza żadne źródło z pierwszego tysiąclecia przypomina archeolog Przemysław Urbańczyk. Sklejona przez piastów wspólnota nie miała charakteru protonarodu, który projektowali na nią historycy z XIX i XX wieku. Ostatnie badania dendrologiczne, umożliwiające precyzyjne datowanie grodów, sugerują, że wybuch państwa piastowskiego nastąpił około 940 roku. Czy Mieszko handlował niewolnikami? Bardzo prawdopodobne, a nawet jeśli nie robił tego jako władca, to czerpał z tego zyski pośrednio, pobierając daniny od tych, którzy niewolnikami handlowali. Niewolnictwo było silnie rozwinięte w krajach słowiańskich. Handel niewolnikami jest poświadczony w dokumentach jeszcze na przełomie XII i XIII wieku. Wiemy na przykład, że możnowładca Piotr Włast miał niewolników, których kupił i których podarował klasztorowi we Wrocławiu. Niewolnicy stanowili część czeladzi domowej i byli osadzani na roli. Na przełomie IX i X stulecia przypadł szczyt eksportu niewolników ze wschodniej Europy do świata arabskiego. Arabscy pisarze odnotowali, że handlowano zarówno niewolnicami, jak i młodymi kastratami, kupowanymi do haremów i służby pałacowej. Importowano także silnych młodzieńców do osobistej straży arabskich władców. Z krajów północnej i północno-zachodniej Słowiańszczyzny strumień ludzi płynął na targi w Hiszpanii, a z południa i wschodu do irańskiego Chorasanu, wówczas prowincji państwa Samanidów. Na ziemiach polskich odnaleziono dużo Dirchemów Samanickich, czyli ich monet. Na wschodzie Europy niewolnikami handlowali przede wszystkim przedsiębiorczy kupcy z odległej Hiwy w Azji Środkowej. Na zachodzie kupcy żydowscy mieli największe udziały w tym handlu. Do hiszpańskiej Galicji niewolnicy z krajów słowiańskich, w tym z ziem polskich, trafiali także przez kupców duńskich i normańskich, którzy porywali ich lub skupowali na południowych wybrzeżach Bałtyku. Główna trasa lądowa tego handlu prowadziła na zachód przez Ratyzbonę, Moguncję, Verdun i Lyon, skąd eksportowano Słowian do Hiszpanii i krajów Magrebu. Lyon i Verdun były głównymi punktami handlowymi na zachodzie, na wschodzie Praga, w której działał wielki targ niewolników. Skala handlu niewolnikami była duża, według pisarza arabskiego z XVII wieku, Liczba Słowian na służbie kalifa Kordoby Abd Ar-Rahmana III wzrosła z 3750 na początku do 13750 ludzi pod sam koniec jego rządów. Co wiemy jednak o ludziach, którzy żyli w państwie pierwszych piastów? Zwłaszcza o tych, którzy, jak wieśniak kwiatek, należeli do ogromnej masy poddanych, ludzi czyichś. Tych, których wolność z punktu widzenia czytelnika z XXI wieku była drastycznie ograniczona. Zanim do tego dojdziemy, czas uczynić ważne zastrzeżenie. Wolność we współczesnym rozumieniu tego słowa jest późnym osiemnastowiecznym wynalazkiem. Przez znaczną część historii przytłaczająca większość ludzi nie była wolna w dzisiejszym rozumieniu. Nie tylko w sensie politycznym, lecz także ekonomicznym. Większość ludzkości, i Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem, przez niemal całe znane nam dzieje nie miała możliwości wyboru pracodawcy, a często także nie mogła zmienić swojego zawodu czy miejsca pracy albo mogła to zrobić pod pewnymi ściśle sprecyzowanymi i drastycznie ograniczającymi swobodę warunkami. Idea wolnej pracy zyskiwała popularność na Zachodzie dopiero od XVIII wieku, dzięki pismom oświeceniowych filozofów i ekonomistów, zwłaszcza Adama Smitha, którzy wierzyli, że wolna praca będzie zawsze bardziej wydajna od niewolnej. Ten pogląd, jak zobaczymy w rozdziale piątym, wywarł duży wpływ na polską debatę o pańszczyźnie. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. Po zniesieniu niewolnictwa i przymusu pracy na plantacjach, w USA i na Karaibach produkcja wyraźnie spadła. Co przysparzało trudności liberalnym ekonomistom w prowadzonych przez nich polemikach. Mówiąc o wolności, ekonomiści aż do XX wieku mieli też na myśli wolność jednostki rodzinnej, której głową był mężczyzna. Kobiety. Pozostawały osobami w naturalny i prawny sposób podporządkowanymi. Od XVIII wieku zauważano jednak, że modernizacja sposobów produkcji zachodzi najszybciej w miejscach, w których praca całkowicie podlega zasadom rynkowym. Dyskutowano, czy groźba głodu i chęć nabycia nowych dóbr materialnych motywują do pracy bardziej od bezpośredniego przymusu właściciela. I wielu pracodawców uznawało, że tak właśnie jest. Wcześniej też ekonomiści zdali sobie sprawę, że rynkowy przymus pracy może być równie, o ile nie bardziej opresyjny od tego, który narzuca formalny status niewolnika lub poddanego.